pokonywanie trudności, z którymi nie radzą sobie sami. I wcale nie oznacza to dawanie pieniędzy. To również oznacza dawanie pieniędzy, że tak powiem, ale nie przede wszystkim. Przede wszystkim jest sytuacja, gdzie położony nacisk na pracę socjalną, na poradnictwo, na wspieranie w postaci porad takich specjalistycznych, które również bezpłatne w sytuacji ośrodka, które również próbujemy zabezpieczyć. Jednak w przypadku, proszę Państwa, ubóstwa, w przypadku bezrobocia, które często idzie w parze z ubóstwem, w przypadku chorób, no jest niezbędne to wspieranie finansowe i oceniam, że może wielkiej biedy nie ma na naszym terenie, to jednak wciąż osoby potrzebujące wsparcia i doradczego, i wsparcia finansowego na naszym terenie są. W roku 2018 roku z tyłu ubóstwa skorzystało z wsparcia 97 rodzin. Z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby 69 rodzin. Z tytułu niepełnosprawności 66 rodzin. Bezrobocia 61. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych 10 rodzin. I potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność 20 rodzin. Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 2 osoby, alkoholizm 6, zdarzenie losowe 1 rodzina i sytuacja kryzysowa 1 rodzina. To są problemy, jakie najczęściej u nas występują. I jak Państwo zauważyliście, to jednak to ubóstwo, ciężka choroba, to są na naszym terenie takie najczęściej spotykane problemy. Świadczymy zarówno świadczenia pieniężne, jak i niepieniężne. Jeśli chodzi o pieniężne, chciałabym podkreślić, że w ośrodku chciałabym się jakoś jasno wypowiedzieć. Czasami występują drobne nieporozumienia, dlaczego w jednym pokoju podajemy jedno kryterium dochodowe, a przejdzie się klient do drugiego pokoju i słyszy inne kryterium dochodowe. Wyjaśnię to na samym początku. W części, która się zajmuje świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami wychowawczymi, jest inne kryterium dochodowe, dojdę do tego później, jak również inny przelicznik z pola. Inaczej się przelicza dochód, inna kwota. Tak, w części, gdzie jest pomoc społeczna, jest inny. I w przypadku tej części, gdzie jest pomoc społeczna, kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, natomiast kryterium dochodowe w rodzinie wynosi 528 zł. Co to oznacza? To oznacza, że osoby, które nie przekraczają tej kwoty, mogą ubiegać się o świadczenie, o wsparcie, choćby z tytułu ubóstwa. Natomiast jeśli już jest powyżej, to już jest trudność, ponieważ w takich sytuacjach będzie przysługiwał tylko i wyłącznie zasiłek celowy specjalny. A zasiłek celowy specjalny to już jest ich granica ustalona, jeśli chodzi o wysokość i musi być ustalona specjalność. Proszę Państwa, specjalność to nie jest w naszej sytuacji chyba niestety traktowana w sytuacji, gdy ktoś na przykład jest od wielu lat niepełnosprawny. Jest specjalność, jak on nagle stał się i w tym momencie, w tych najbliższych miesiącach, kiedy stał się niepełnosprawny, albo w tych najbliższych miesiącach, kiedy się rozchorował, albo jest niepełnosprawny, a zwyczajnie na silną grypę zachorował i miał bardzo dużo, składowo oczywiście to podaje, i miał bardzo dużo wydatków, co również wtedy można czasami potraktować, bo to jest dużo takich różnych okoliczności towarzyszących. Także czasami ludzie, czy Państwo jako liderzy do nas dzwonicie, no ale ktoś jest niepełnosprawny, tak, więc mógłby, jemu się należy, mógłby otrzymać. Ja nie mówię, że nie, bo to trzeba zawsze indywidualnie rozpatrzeć, indywidualnie podejść do sytuacji. Ale jeśli przekracza to kryterium dochodowe, to nie jest to proste, jakby tylko i wyłącznie podać powód niepełnosprawność, gdzie w orzeczeniu pisze, od ilu lat jest niepełnosprawność. Także to jest taki ogranicznik.
Zasiłek stały może otrzymać osoba niezdolna do pracy z powodu wieku, z uwzględnieniem oczywiście przepisów o emeryturach i rentach, która posiada orzeczenie o naszym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o czym przed chwilą właśnie mówiłam. Na naszym terenie 50 osób otrzymało taki zasiłek stały na kwotę łączną w ciągu roku 253 096 zł. No i 39 osób skorzystało również tutaj ze składki zdrowotnej. Zasiłek okresowy, nie mylić ze stałym, może być przyznany na kilka miesięcy, ale muszą być przerwy. Nie może to być długo, 2-3 przerwy w ciągu roku, czyli po 2-3 miesiące, jeżeli znajdziemy dwie przyczyny. Jedna przyczyna to, skoro już ma poniżej kryterium dochodowego, traktujemy ubóstwo, ale musi być jeszcze jedna. Czy to bezrobocie, czy to choroba, musi być jeszcze przynajmniej jedna przekładka, dwie przyczyny, żeby taki zasiłek osoba mogła otrzymać. Jak się nalicza taki zasiłek, zamieściłam Państwu na stronie trzeciej sprawozdania. Jeśli ktoś byłby tym zainteresowany, to zachęcam do zapoznania się. I następny zasiłek celowy. Tutaj wydawałoby się, ponieważ napisałam, że było 5 zasiłków celowych dla 3 osób, łączna kwota 3900, że to jest niewiele, ale to jest zasiłek celowy, który wypłaciliśmy z budżetu gminy. Natomiast te potrzeby zasiłków celowych udawało nam się w sytuacji, gdy zwykle chodziło o ubóstwo, zabezpieczać w ramach środków na programie Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. I tam udzieliliśmy, właściwie na bardzo podobny cel, 79 rodzinom z naszego terenu takiego wsparcia na kwotę ponad 48 600 zł. Zdarzenie losowe w minionym roku było jedno na naszym terenie. Rodzina otrzymała jako zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego 3000 zł. I ten specjalny zasiłek celowy, o którym wcześniej tłumaczyłam, czyli przewyższa kryterium dochodowe, otrzymało 15 rodzin na łączną kwotę ponad 15 tysięcy złotych. Świadczenia niepieniężne. Posiłki w szkole traktujemy jako świadczenia niepieniężne. Pomoc żywnościowa w postaci produktów to świadczenie również niepieniężne. Niekiedy kupujemy ubrania tam, gdzie czujemy, że może być zmarnotrawienie środków. W ubiegłym roku takiego wydatku na ubrania nie było, ale jest taka możliwość. W przypadku niepieniężnego, jeśli chodzi o posiłek w szkole, dożywiamy 24 dzieci. Kwotę wyznaczyliśmy na to 7322,80 zł. To jest niewiele, bo mieliśmy po kilkaset dzieci, dopóki nie weszły pięćsetki. Od momentu, jak weszły pięćsetki, mimo że się nie liczą do dochodu, to jednak po rozmowie, po pytaniu każdej rodziny, która gdzieś była tematem zainteresowana, czy faktycznie nie wygospodaruje na obiad te 2,80 dla dziecka z tej pięćsetki, każda z nich niekiedy była zachęcona do nas do przyjścia przez te różne osoby, ale stwierdziła, że tak, taką kwotę z tej pięćsetki jest w stanie wygospodarować. I stąd właściwie ci w najtrudniejszej powiecie, pięćsetka, jak ktoś ją bierze jedną, czy nawet dwie, no to też tam nie poprawiła na tyle sytuacji, że dalej te dzieci trzeba dożywiać. Także 24 dzieci nam zostało do dożywiania i to robimy. Również było trochę pomocy żywnościowej, z której zostało 600 osób, ale my byliśmy w tej sytuacji tylko takim partnerem, nie byliśmy tą głównym dystrybutorem, tylko partnerem w tym projekcie. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Takie wsparcie otrzymuje dwie osoby, otrzymuje je od lat. Jest to wsparcie codzienne, wsparcie jest kilka razy w tygodniu. I proszę Państwa, tak zupełnie świadomie chciałabym prosić Państwa również o przemyślenie, może Państwa sołtysów, Państwa radnych jako liderów, czy nie jest ktoś, kto nie chciałby pracować w tym zawodzie, nie ma zainteresowania.
Pierwsza rzecz są kwalifikacje, bo jest potrzebne jakieś humanistyczne wykształcenie. No i jest potrzeba w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi. Pół roku na specjalnym takim zakładzie, gdzie takie osoby są mieć doświadczenia, ale to jest jeden z naszych takich ważnych bolączek jako ośrodka. To są usługi zarówno zwykłe w terenie, jak i te specjalistyczne. Ponieważ jeżeli mamy osoby starsze, które już zawodowo nie pracują, albo nawet nigdy nie pracowały, to przeważnie nie są mobilne. A nasz teren jest rozległy i czasami jeden klient jest po jednej stronie gminy, a drugi no, kawał drogi, więc jest bardzo trudno dotrzeć. Fajniej by było, gdyby się znajdowały takie osoby gdzieś bliżej miejsca. I nie mamy wiele takich też osób, ale te usługi powinniśmy mocno rozwijać, dlatego że no, wydajemy dość duże kwoty na dom pomocy społecznej, ale do tego dojdę. A w większości osób mogłyby się to obyć na tych usługach, które chcielibyśmy zapewnić, bo ośrodki, gdzie usługi są mocno rozwinięte, to nawet w sytuacji, gdy trzeba wiele godzin, to radzą sobie tak, że do południa jest jedna opiekunka, do wieczora późnego jest druga, a i tak jest to taniej niż w domu pomocy społecznej, a jednocześnie osoba jest w swoim środowisku. No nie mówię tutaj, wiecie Państwo, o osobach całkowicie leżących, które trzeba podnosić, no bo wtedy one potrzebują całodobowej opieki. To już jest inna sytuacja. Domy pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej w 2018 roku mieliśmy 4 osoby. Jedna osoba z miejscowości Majdan, 3 osoby i 3 osoby Michałówka, Kupiejnie-Rodzicka, pierwsze, które są w DPS-ie. Łączna kwota za 4 osoby to jest ponad 106 tysięcy złotych. I proszę Państwa, to właściwie bardzo rozwija nam budżet. Ta kwota. Mamy osobę, której nie ponosimy odpłatności, bo rodzina się zobowiązała. Ale też nie mamy zabezpieczonych środków na ten rok, na dodatkowe osoby, które naprawdę mogą się trafić. I zwykle jest tak, że nawet jak wiemy, że ktoś no, może takiej pomocy potrzebować i troszkę to planujemy, to zwykle jak już kilkanaście lat pracuje, zdarza się tak, że ta osoba czeka, a trafia nam się ktoś nagły. Tak jak w ubiegłym roku przez sąd przysłała na postanowienie do nagłego zrealizowania, nie było dyskusji, koniec kropka. Albo rzeczywiście ktoś ze szpitala jest do zabrania, to trudne sytuacje, także tutaj też chciałabym uwrażliwić na Państwa na ten problem, jaki mamy. Jest to naprawdę duża kwota, bardzo wskazane jest rozwijać te usługi jednak w terenie. I bardzo tutaj dużo dobrego nas spotyka, jeżeli chodzi o zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, ponieważ tam dla nas, jako dla gminy, jest bezkosztowo, nie bezkosztowo. Jeżeli są to takie stany, że wiecie, ktoś potrzebuje jednak większej opieki czy rehabilitacji, no to często ludzi zachęcamy, żeby skorzystali sobie z tamtych usług, tym bardziej, że tam opieka i specjaliści no, w naszym mniemaniu są dobrzy. Więc ja bardzo żałuję kiedyś, jak świętej pamięci radny Piłsud był, to chyba wnioskował, żeby takie coś było na naszym terenie, jeśli się nie mylę, prawda? To nam pamięta. Nie mylę się, prawda? I bardzo żałuję, że do tego nie doszło, bo no, tam są ogromne kolejki, a u nas trochę może mielibyśmy pierwszeństwo też, gdybyśmy to coś takiego było na naszym terenie. No ale to już jest no, chyba trudna sprawa i to może tylko taka dygresja z mojej strony, bo rzeczywiście mimo, że to jest tylko 4 osoby, proszę Państwa, tylko 4, za które płacimy, to ponad 100 tysięcy to jest bardzo duży budżet. Płacimy też wynagrodzenie opiekunowi z tytułu sprawowania opieki, jako opieki prawnej nad osobami niepełnosprawnymi. To jest kwota dotacji administracji rządowej rocznie 4800 zł. Bezdomnych nie odnotowaliśmy w minionym roku. Pracą socjalną objęliśmy 229 rodzin. Tutaj sobie te wszystkie miękkie nasze działania. To może.
Realizowaliśmy też kilka projektów. Podarł mi radość projekt, program Osłonowi, wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który otrzymaliśmy dotacje 38 600 zł, wkład własny ponad 17 380, który wygospodarowaliśmy w ramach własnych. Udział wzięło 142 osoby. Dalej, pomoc państwa w zakresie dożywiania, również tutaj wkład własny był 11 200, a dotacja 44 800. Słowenskie gwarancje na start. Ponadto Centrum Wsparcia Rodzin. Jest to projekt finansowany przez Monafides. Na naszą gminę na 2 lata zostało zarezerwowane 200 tysięcy. Oczywiście my tych pieniędzy nie widzimy, ale oni finansują specjalistów, psychologa, pedagoga, prawnika, którzy udzielają u nas bezpłatnych porad rodzinom. Analiza potrzeb. Proszę Państwa, to co nam tak utrudnia pracę, jeszcze nie chcę na początek może zaczynać od budżetu, to jest brak sekretariatu. Myślę, że jest tu duże utrudnienie takie techniczno-organizacyjne, które utrudnia czy zaburza sprawność pracy ośrodka. Także w przyszłości myślę, że powinniśmy się nad tym zacząć zastanawiać, żeby może jednak utworzyć taki sekretariat, zwłaszcza gdy są też te okresy zasiłkowe i przychodzi dużo ludzi pyta, więc byłoby to duże ułatwienie i dla klienta, i dla nas. Kolejna rzecz, o której już wspominałam, długo się nie będę rozwodzić, to rozwój wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych i starszych z uwzględnieniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a więc zainteresowanie osób do pracy. Osób, które chciałyby się zająć tym zawodem, chciałyby to wykonywać. Jeżeli chodzi o budżet, też jest rozpisany w miarę szczegółowo w tej części dotyczącej pomocy społecznej, a nie dotyczącej świadczeń rodzinnych. Ogólnie może powiem, że brakuje nam na ten rok ponad 236 tysięcy, z czego połowę myślę, że zdobędziemy od wojewody. Drugą połowę, nie wiem, odjęłam tutaj z tej kwoty, mówiąc o połowie, to planowano inwestycje. Ta planowana inwestycja to był domek komenderski, o którym też tak co roku trochę go tutaj rzucam, ale w tym roku nie będzie takiej potrzeby, więc jest wpisana jako planowana inwestycja, ale nie przewidujemy już teraz takiej potrzeby, ponieważ sytuacja się zmieniła, chyba że będzie tu coś nas zaskakującego. Dodam jeszcze, że w tym dziale znalazły nam się, czego nie dopisałam, ale może wyjaśnię i dodam dyskusję. Mamy 4 dzieci w pieczy zastępczej i pierwszy już było sprawozdanie, ale przypomnę, w pierwszym roku płacimy 10% kosztów utrzymania i na ten rok będzie nas to wynosiło prawie 590 zł miesięcznie na wszystkie 4 dzieci, czyli do końca roku ponad 5230 zł. To w tym roku. W przyszłym roku już będzie to 30% i za 4 dzieci łącznie będziemy płacić około 1745 zł. Razy 9 miesięcy, bo rok nie liczy się tu kalendarzowo, tylko rok się liczy jako pobyt. No to prawie 16 tysięcy pójdzie nam przez te 9 miesięcy w przyszłym roku, ale dodam, że nie jest to stała kwota, ponieważ wszystko zależy, ile jest dzieci w tej pieczy zastępczej jeszcze innych. Jak jest więcej dzieci i partycypują inne ośrodki, to wtedy dla nas wychodzi mniej. Teraz sprawozdanie z części dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Proszę Państwa, nie każda przemoc, jaka zdarza się w rodzinie, jest tą przemocą, którą my jako ośrodek, jako zespół interdyscyplinarny się zajmujemy. Przede wszystkim musi mieć 4 podstawowe znamiona. To świadomie też o tym chciałabym Państwu powiedzieć, ponieważ czasami mamy telefony, że tam sąsiad z sąsiadem się
tam bardzo coś pobili, pokłócili, albo przyjechał ktoś do domu z dalszej rodziny, narobił awantury i odjechał, no i niebieska karta. Wtedy tak, oczywiście jest to przemoc, ale ją trzeba zgłaszać z powództwa cywilnego normalnie na policję jako innego rodzaju przestępstwo. A do nas, do pomocy społecznej, czy też niekoniecznie do pomocy społecznej, ale jeśli chodzi o niebieską kartę, wtedy, gdy są te cztery znamiona, czyli działanie jest zamierzone i intencjonalne. Proszę Państwa, jeśli to przypadkowo coś się wydarzyło, nie, ale jeżeli ktoś świadomie kogoś popchnął, uderzył, świadomie go nęka, tak, ale te wszystkie przesłanki, o których teraz przeczytam, muszą być w łączności. Musi być przewaga sił, czyli psychicznych i fizycznych. Jeżeli są osoby, które dwie, które sobie skaczą do gardła, czasami są to bracia na przykład, albo ojciec z synem, jedno jest silne i drugie jest silne emocjonalnie, bo tu nie chodzi o fizyczną taką wymiarę, tak, bo siłę tak, ale tylko w sytuacji, gdy ta przewaga sił jest. W sytuacji, gdy narusza dobra osobiste i prawa osoby oraz wyrządza szkody fizyczne i psychiczne. I te cztery przesłanki, jak są spełnione w łączności, wtedy zakłada się niebieską kartę. Do założenia niebieskiej karty są zobligowane zarówno policja, jak ośrodek pomocy społecznej, jak komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, oświata i służba zdrowia. To są cztery instytucje, którym ustawa nałożyła ten obowiązek. I gdziekolwiek osoba się zgłosi, do pierwszej z tych osób takie zgłoszenie powinna przyjąć. W ubiegłym roku wprowadziliśmy 22 procedury, z czego 17 było założonych w 2018 roku. Odbyło się 52 posiedzenia, łącznie, mam na myśli zespół interdyscyplinarny i grupy robocze. To tak jak sobie przeliczyłam, to nie wiem, chyba jeden raz w tygodniu. To jest dużo pracy. My się oczywiście spotykamy, nie fizycznie nie spotykamy się jeden raz w tygodniu, tylko przeznaczamy już cały dzień i jest kilka grup, ale dużo jest tych spraw. Sprawy podejmowane w ubiegłym roku to policja prowadziła 9 postępowań wyjaśniających, 6 przygotowawczych, z czego 3 zakończyło się aktem oskarżenia. Wykorzystaliśmy na obsługę zespołu, to nie są oczywiście prace płatne, ale inne koszty, czasami prawnik, czasami jakaś woda, ponad 4600 zł. Przechodzimy do części świadczeń rodzinnych i opiekuńczych. Świadczenia rodzinne, to może, kiedy dziecko może otrzymać. W sytuacji, gdy jest to dziecko do ukończenia 18 lat, gdy dziecko uczy się w szkole, ale nie w szkole wyższej, do ukończenia 21 lat. A w sytuacji orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do 24 roku życia, jeżeli oczywiście dziecko kontynuuje naukę w szkole. Kryterium dochodowe tutaj, chcę podkreślić, jest inne, bo wynosi w przypadku osoby uczącej się nie przekraczać 674 zł na osobę, a w przypadku, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 764 zł. Świadczenie rodzicielskie, o którym na pewno już Państwo też słyszeliście, przysługuje od dnia porodu przez okres 52 tygodni, przez okres 12 miesięcy w wysokości 1000 zł miesięcznie. Fundusz alimentacyjny. A może tak, jeśli chodzi o świadczenia rodzinne i opiekuńcze, wydaliśmy w ubiegłym roku ponad 2 326 000 zł. Fundusz alimentacyjny, proszę Państwa, mamy osób płacących alimenty na naszym terenie 19, wydaliśmy kwotę 98 910 zł, odzyskaliśmy, trochę to tak ładnie brzmi, bo to odzyskaliśmy i nie zostało to w gminie oczywiście, ogółem 54 373 zł 18 groszy, natomiast jako gmina wierzyciela głównie my nią jesteśmy, ale nie w każdym przypadku. To jest tylko 3785 groszami.
Pozostała kwota została wprowadzona jako kwota podstawowa oraz odsetki do budżetu państwa. Z tym dodam może jako ciekawostka, ponad 5,5 tysiąca to jest ta kwota podstawowa, a prawie 45 tysięcy to są odsetki. Ogromne pieniądze. Z dodatków mieszkaniowych korzysta jedna osoba, jest około 80 zł miesięcznie. Dodatek energetyczny otrzymuje jedna osoba, jest to około 11 zł 25, tam się o grosze zmienia w ciągu roku. Ustawa za życiem. W ubiegłym roku nie mieliśmy takiego świadczenia, ale powiem może tak informacyjne, że jest to jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawane jest na podstawie ustawy za życiem, bez względu na osiągane dochody. Podstawowym warunkiem jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie dziecka albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wystawione przez lekarza, a także zaświadczenie od lekarza, że matka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia życia. Świadczenia wychowawcze. Kryterium dochodowe to jest oczywiście 500 zł na dziecko. Kryterium dochodowe to jest 800 zł i 1200 jest dziecko niepełnosprawne. Na dzień ostatniego grudnia takie wsparcie otrzymało 423 rodziny na 705 dzieci. I dobry start, te 300 zł, które w ubiegłym roku zostały wprowadzone. Tak jeszcze dodam, te świadczenia wychowawcze to na ponad 4 500 000 zł. 500 000. Przepraszam. I jeśli chodzi o dobry start, to 243 300 zł. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania. Dziękuję bardzo panu kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Te materiały otrzymaliśmy razem z zaproszeniem na sesję. Myślę, że razem zapoznawali się. Ale dużo też to wyjaśnienie, to prezentacja pani kierownik teraz nam dużo daje. Jeśli chodzi o tę strategię rozwiązywania problemów społecznych, ona jest na kilka lat już zaplanowana. Bardzo dobrze, że mamy taki plan, który dotyczy tych problemów, które są zadaniami statutowymi naszego samorządu. Oczywiście realizowane te zadania są przy pomocy jednostek pomocniczych, które otrzymują dotacje. Planują określone działania, które między innymi poprawiają kondycję fizyczną dzieci i młodzieży, rozwój fizyczny, rozwijają zainteresowania. Cele tutaj też są wymienione oświatowe, kulturalne. Nie wiem. Wszystko, co w tej strategii przedstawione jest, czy są te tematy na pewno są częściowo dla nas nowe, bo tutaj te niektóre wynikające rzeczy z drugiej strategii. Ja mam jedno pytanie do pani kierownik, bo Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o fundusze zewnętrzne, także i nasze zewnętrzne samorządowe. I to był ten punkt domy opieki społecznej, tam była kwota zrealizowana w 18 roku i planowana i tam ta kwota jest troszkę sporo wyższa i teraz może tam jest też prognoza na rok 2019, tak? W tym analizie potrzeb, tak? Tak, w analizie potrzeb. I z czego to wynika? Czy to już na 100% ta kwota będzie chyba o 60 tysięcy wyższa? Zakładamy, że w każdym roku zdarza nam się kolejna osoba do umieszczenia prawie w każdym roku w domu pomocy społecznej.
życie jest życiem, wiemy też, że osoby odchodzą. W tym momencie jednak te osoby, które znajdują się w domu pomocy, nie są osobami w wieku, które należałoby przewidywać, że tak się stanie. Oby oczywiście nie, nie znam się jak najlepiej ludziom powodzi. Jednak my jako ośrodek musimy zakładać, że sytuacja, jak miałam obowiązek Państwa poinformować, że sytuacja, jak nam się taka sytuacja zdarzy, to może nam brakować środków. To jest punkt 5, strona numer 5. Tu jest. Nie, to o czym my teraz mówimy? 106 297 89. Łącznie koszty utrzymania mieszkańców. To wydaliśmy w 2018 roku. Tak, a teraz strona. To są chyba środki samorządowe, czyli z naszych podatków. Tak. Znaczy w tej kwocie, którą tu wykazujemy jako ewentualny brak, jest to również środowiska i noclegownie. Też jest na dzień dzisiejszy, w ubiegłym roku nie odnotowaliśmy bezdomnej, a na dzień dzisiejszy taką mamy. Jeszcze nie ponosimy kosztów, bo jest okres lata, ale jak przyjdzie okres zimy, to powinniśmy, mam obowiązek zarezerwować jakąś kwotę. Właściwie to jakby ze znajomi Państwa z tym problemem, że taki problem może też nie chodzi akurat, to może nie jest wielka kwota. Natomiast najtrudniejsza jest sytuacja, jeśli nam się pojawi nowy dom pomocy, osoba do domu pomocy społecznej. Tak jak powiedziałam, większość osób staramy się przekierowywać do zakładu pielęgnacyjnego. Jeśli są to osoby leżące albo bardzo niewiele poruszające się, to często nam się udaje rodzinę przekonać, ale rodzina mentalnie nie zawsze jest gotowa do oddania rodzica ze względu na to, że o takim zakładzie musi się postawić już. Więc już samo to jest tak trudno rodzinie często wewnętrznie zgodzić się z tym, że oddają rodzica swojego, jeśli nie są w stanie sami zapewnić tej opieki, do hospicjum. Natomiast jeżeli dają do domu pomocy społecznej, mają obowiązek partycypować w kosztach, ale pod warunkiem, że mają też dochody. A często nasze rodziny mają te dochody niewielkie, więc wtedy partycypuje w kosztach utrzymania gmina. Najpierw oczywiście jest renta czy emerytura samego podopiecznego, potem gdzie idą osoby związane do alimentacji, a potem urząd dzieci, wstępni, nie w linii bocznej, a potem dopiero idzie gmina. Ale te 44 tysiące to nie jest kwota wielka, czyli mniej więcej 40 tysięcy księgowa doliczyła jako ewentualny brak sytuacji, gdy nam się pojawi osoba, którą trzeba było umieścić. Tak, to Pani Kierownik, to wynika ze strony 14, tak. Rubryka pierwsza. Wers pierwszy. Tak. Tak. Czy są jakieś pytania od Państwa Rady? Dwa wnioski, czyli jeden wniosek dotyczący kondycji ogólnej naszego społeczeństwa w gminie Modliborzyce. Czy ta kondycja poprawiła się? Czy mamy więcej osób zainteresowanych pomocą ze strony naszego ośrodka? Czy myślę, że w poprzednich latach obserwowałam spadek, porównując rok ostatni ten jest już ustabilizowany. Ten spadek pojawił się w momencie, jak się pojawiły dzieci. Teraz nie mogę powiedzieć, że ubiegły rok i bieżący rok to jest mniejsza liczba, on jest na podobnym poziomie, natomiast rosną świadczenia, wysokość świadczeń, stąd też większy budżet, ponieważ kryterium dochodowe wzrosło. A więc jak wzrosło kryterium dochodowe, to większa liczba osób, większa świadczeń też prawda. I tak to. Rozumiem.
więcej osób jest uprawnionych do pomocy. No i druga sprawa, ważna sprawa, to, że przybywa nam seniorów, bo to też musimy trzymać tą rękę na pulsie i cały czas dbać o naszych seniorów i mieć przygotowane. Tak, bardzo wskazane jest rozwój usług na naszym terenie, żeby zachować ich się w tłum rodzinnym, domowym. Dziękuję bardzo pani kierownik. Jeżeli są jakieś jeszcze wnioski, pytania dotyczące tych dwóch sprawozdań przed chwilą przedstawionych. Jeżeli nie, to w punkcie 9, do którego przechodzimy, jest ocena zasobów pomocy społecznej na 2018 rok dla gminy Mądliborzyca. Bardzo proszę panią kierownicę. Proszę państwa, to jest kolejny dokument, nad którym pracowaliśmy dość długo i jest trochę późno w kwietniu przekazany, tylko dlatego, że system krajowy jest udostępniony dopiero w sieci w kwietniu. Co roku się coś tam zmienia, a my informacje musimy zbierać już co najmniej miesiąc, dwa wcześniej od różnych instytucji. Jest to dokument poglądowy, który stanowi podstawę do planowania budżetu na przyszły rok oraz do analizy stanu skuteczności udzielania pomocy mieszkańcom gminy Mądliborzyce, wyznaczania priorytetowych działań w gminie, aktualizacji lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych i strategii rozwoju gminy oraz celów uzyskania środków zewnętrznych na realizację lokalnych projektów. Ocena ta jest materiałem, tak jak wspomniałam, poglądowym uświadamia istniejące zasoby w odniesieniu do potrzeb mieszkańców oraz zwraca uwagę na to, czy istniejąca infrastruktura socjalna jest wystarczająca, a kadra odpowiednio przygotowana do realizacji zadań. Pozwala to ocenić, czego brakuje oraz odpowiednio planować budżet i prowadzić politykę rozwoju gminy, podejmując nowe zadania, co z kolei zwiększy skuteczność profilaktyki, wykluczenia społecznego oraz integracji społecznej. Opracowywany materiał składa się z 10 części. Pierwsza część to jest wprowadzenie, to są nasze dane, które prawdopodobnie wszystkim są już znane, jeśli chodzi o sytuację demograficzną, położenie. W drugiej części znajdują się dane o sytuacji właśnie demograficznej i społecznej gminy. W trzeciej dane o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej w gminie. W czwartym punkcie inne rodzaje zadań ośrodka pomocy w okresie sprawozdawczym, w tym m.in. dane dotyczące zasiłków rodzinnych i dodatków mieszkaniowych. W piątej części dane o zasobach pomocy społecznej w gminie, pomocy szeroko rozumianej. W szóstym dane dotyczące kadry jednostki pomocy społecznej. W siódmym dane liczbowe dotyczące środków finansowych na wydatki z pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki. Ósmym dane o aktywności projektowo-konsultowej ośrodka pomocy społecznej. Dziewiątym dane o współpracy z organizacjami pozarządowymi, zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia. I w dziesiątym wnioski końcowe. Myślę, że w połączeniu z dzisiejszym sprawozdaniem to właściwie wszystko to, co powiedziałam, łącznie z budżetem jest tutaj zawarte i te informacje państwo otrzymaliście i oczywiście jest tutaj wszystko bardziej w takiej tabelarycznej zestawieniu. Można może łatwiej znaleźć informacje, których się szuka. Natomiast rekomendacje, które opracowaliśmy wspólnie z pracownikami na podstawie tych zestawień. Jest to oczywiście propozycja oceny zasobów pomocy społecznej wynikająca z analizy i wskaźników ujętych w dokumencie, kierowaną pod adresem organów stanowiących gminę. Mając na względzie, że jak bardzo ważny jest rozwój, a w najbliższym czasie przedmiotem szczególnej troski władz lokalnych stały się następujące istniejące obszary problemowe. 1. Zapewnienie odpowiedniej opieki osobom niepełnosprawnym i starszym samotnym w miejscu ich zamieszkania oraz zapewnienie środków finansowych na ten cel, w tym także na usługi opiekuńcze. 2. Zapewnienie środków finansowych na utrzymanie osób starszych w domach pomocy społecznej. 3. Rozwój systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rozszerzenie
współczesnym specjalistycznym środowisku domowym oraz opracowanie planu szkoleń potencjalnej kadry zajmujących się tym problemem. Brakuje osób z kwalifikacjami do wykonywania tego zawodu. 4. Z powodu braku osób chętnych do wykonywania usług opiekuńczych należy propagować zalety zawodu, przeznaczyć środki na szkolenia oraz rozważyć możliwość zwiększenia gratyfikacji za pracę na tych stanowiskach. 5. Wskazane jest wzmocnienie działań służących minimalizowaniu skutków ubóstwa, zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadań pomocy społecznej. 6. Wskazana jest troska o tworzenie dobrego klimatu do rozwoju współpracy, podejmowania działań interdyscyplinarnych instytucji, wszelkich podmiotów i organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy poziomu życia mieszkańców gminy Modrzegorzyce, co niewątpliwie ma wpływ na efektywne realizowanie zadań w obszarze pomocy społecznej, zabezpieczenia środków na wspólne szkolenia czy wizyty studyjne. 7. Rozwijanie i upowszechnianie form aktywnej integracji społecznej i zawodowej oraz umożliwianie dostępu do nich osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym przy pomocy zewnętrznych środków finansowych z projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programów i konkursów budżetu państwa. 8. Uwagi na brak miejsc pracy na terenie gminy i dla ograniczenia obszarów ubóstwa wskazany jest rozwój form zatrudnienia takich jak prace społecznie użyteczne, inwestycyjne czy roboty publiczne, interwencyjne czy roboty publiczne, w których uczestniczą klienci ośrodka pomocy społecznej. 9. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, dotknięte różnymi problemami, wymagają właściwego diagnozowania i kompleksowego wsparcia specjalistycznego, w tym rodzinnego, psychologicznego i pedagogicznego. I 10. Należy także zintensyfikować działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i alkoholizmowi, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych uświadamiających społeczności wagę i skutki danego problemu. Zasadne jest uwzględnienie tych potrzeb w budżecie gminy, czytaj ośrodka. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Bożenie Skowrońskiej. I zgłaszam się do radnych, czy są jakieś pytania dotyczące tej oceny. Jeżeli nie ma, nie widzę, przechodzimy do kolejnego sprawozdania. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Modrzegorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018. Bardzo proszę pana burmistrza. Zanim przejdę do sprawozdania, chciałbym podziękować pani kierownik za przygotowanie tych sprawozdań, bo to wymagało to naprawdę dużo pracy pani kierownik i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedstawiła pani obszerny materiał. Mamy diagnozy, mamy potrzeby i wiemy, co nas może w przyszłości czekać i myślę, że do tych oczekiwań też musimy przy każdym budżecie mieć świadomość, żeby uwzględniać te potrzeby, które dzisiaj były przedstawione. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Modrzegorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. Burmistrz Modrzegorzyc przedkłada Radzie Miejskiej w Modrzegorzyce sprawozdanie do 31 maja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018. Program współpracy przyjęty został przez Radę Miejską w Modrzegorzycach uchwałą nr 39 łamane przez 221 z 2017 roku z dnia 27 października 2017 roku. Konsultacje zostały ogłoszone zarządzeniem burmistrza Modrzegorzyc nr 16 łamane przez 2017 z dnia 5 października 2017 roku i były przeprowadzone w dniach od 5 października do 20 października 2017 roku. Gmina Modrzegorzyce uznaje działalność organizacji pozarządowych za cenne dopełnianie realizacji zadań gminy oraz docenienie ich rolę w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa.
jak również ma na uwadze walory tejże działalności, takie jak znajomość specyfiki lokalnej w danych dziedzinach, adekwatność oraz szybkość działania i większa efektywność. Pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych przysłuży się lepszemu kreowaniu i realizacji lokalnej polityki społecznej. Celem głównym programu współpracy gminy Mazowieckie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie w roku 2018 było zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w artykule 3 ustawy. Przeciwdziałania w programie współpracy pomiędzy gminą Mazowieckie a podmiotami programu dotyczyła sfery zadań publicznych takich jak wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna. W ramach programu został ogłoszony jeden konkurs na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego. Do konkursu przystąpiło 4 podmioty. Po rozpatrzeniu ofert podpisano 4 umowy na realizację zadań. Udzielono następującej dotacji. Odnośnie punktu pierwszego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, uczniowski ludowy klub sportowy Spryn Wierzchowiska na zadanie pod nazwą 20-lecie sportu w Wierzchowicach kwota 11 tysięcy złotych. Uczniowski klub sportowy Dudo Tedam Mądrybożyce rozwijanie siły ciała i charakteru kwota dotacji 37 tysięcy złotych. Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Mądrybożycach pod nazwą Sportowa Gmina kwota dotacji 47 tysięcy złotych. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych podpisano umowę Karytas Diecezji Sandomierskiej na zadanie pod nazwą Świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjno-socjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Mądrybożyce. Wysokość dotacji 25 tysięcy złotych. Na realizację zadań o charakterze publicznym w 2018 roku przeznaczono kwotę 124 tysiące złotych, z czego wykorzystano 120 tysięcy złotych. 4 tysiące nie wykorzystano w związku z tym, że to była kwota zabezpieczenia na noclegownie bądź schroniska dla osób bezdomnych w okresie zimowym, a jak było wcześniej, pani kierownik przedstawiała, że takich nie było sytuacji, także te 4 tysiące nie zostało wykorzystane. Jeżeli są jakieś pytania, proszę. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zapoznania się z tym sprawozdaniem. Chociaż też to sprawozdanie było udostępnione i jeżeli są jakieś głosy, to bardzo proszę o zgłoszenie. Chciałem też poinformować, że po pierwszych 2 głosowaniach zrobimy przerwę. Na razie jeszcze proszę chwileczkę, jeszcze cierpliwość, ale będzie 2 pierwsze głosowania dotyczące sołtysów, statutów i inkarstwa i będzie przerwa. Jeżeli oczywiście radni się zgodzą. Realizują te instytucje realizują oczywiście zadania własne samorządów, ubiegają się o dotacje. Ta dotacja przekazywana jest na zadania właśnie związane z tymi naszymi zadaniami. Sprawozdania też przekazują wykorzystania tych środków. Jeżeli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 11. Podjęcie uchwał. Podpunkt 1. W sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Mądrybożyce. Były przeprowadzone konsultacje na wszystkich zebraniach wiejskich na temat statutów. Projekt uchwały radni otrzymali razem z materiałami. Komisje na wspólnym posiedzeniu opiniowały też ten projekt. Zaopiniowały go pozytywnie.
Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Zanim przedstawię projekt uchwały, chciałbym wszystkim sołtysom jeszcze raz pogratulować wyboru na kolejną kadencję, niektórzy jako pierwszą, niektórzy kolejną i dłuższą, no bo do tej pory kadencja sołtysa była czteroletnia, tak i kadencja Rady Miejskiej, tak, a z chwilą zmiany się kadencji, długości kadencji kadencja sołtysów też jest pięcioletnia, także państwo rok dłużej będziecie sprawować władzę i nie ma ograniczenia, bo w przypadku samorządowców są ograniczenia, a w przypadku sołtysów radnych nie ma ograniczenia, także jesteście państwo w lepszej sytuacji. Myślę, że ta współpraca między jednostką samorządu terytorialnego a państwem radnymi będzie się układała pomyślnie i będziemy starali się, żeby coś wspólnego zrobić dla określonej grupy społecznej, którą będziecie reprezentować. Tak to już przewodniczący powiedział, na każdym wszystkie zebrania odbyły się w określonym czasie zgodnie z podjętą uchwałą, zostały przeprowadzone. Na każdym zebraniu był przedstawiony projekt statutu dla danego sołectwa w formie konsultacji, tak jak mówiłem, że albo na zebraniu, albo na tydzień przynajmniej przed podjęciem uchwały zatwierdzającym statuty, że można wnosić poprawki do zapisów w statucie do tej pory, czyli w tym czasie nic nie wpłynęło, także te projekty statutu, które były przedstawiane na zebraniach, po prostu zostały przyjęte. Państwo otrzymaliście radni jeden projekt statutu jest sołectwa Antoly, natomiast my wysyłamy do organu nadzoru, każde sołectwo będzie miało swój, czyli będzie na każdym statucie pisało, co dotyczy sołectwa Antolin, Węgrzyska, Wierzchowiska pierwsze czy inne. Także to są bardzo załączniki, żeby po prostu tego materiału nie drukować i papieru, także tak w ten sposób. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa gminy Mody Bożyce. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Mody Bożyce, Rada Miejska w Mody Bożyce uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się statuty sołectw gminy Mody Bożyce w brzmieniu stanowiący załącznik od 1 do 24 niniejszej uchwały. To jest 24 sołectw, dlatego jest tych załączników 20, zapisane od 1 do 24. Paragraf drugi. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 3 łamane przez 23 z 2002 roku Rady Gminy Mody Bożyce z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie określenia statutów sołectw gminy Mody Bożyce. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mody Bożyc i paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Jeżeli myślę, że tutaj oddamy głos i sołtysom. Jeżeli by chcieli coś jeszcze dopowiedzieć radnym, jeżeli coś, to proszę o kierowanie pytań. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Skoro uchwała dotyczy spraw sołeckich, to dopuszczamy właśnie możliwość zabrania głosu, jeżeli będzie oczywiście taka wola państwa sołtysów, pani i panów. Uchwała podejmowana jest po 17 latach obowiązywania poprzednio podjętej uchwały, także olbrzymi okres i rzeczywiście teraz przepisy wymusiły poniekąd te zmiany legislacyjne w naszym prawie, co czynimy. Jeżeli nie ma osób zainteresowanych podjęciem dyskusji, przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad uchwałą zatwierdzającą statuty we wszystkich naszych sołectwach. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 14 głosami za. Kolejny projekt uchwały, podpunkt drugi. W sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkassa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasso. Bardzo proszę pana burmistrza.
uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasę. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się na terenie gminy Modzybolice pobór podatków od nieruchomości rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa. Paragraf drugi. Pobór w drodze inkasa wyszczególnionych w paragrafie 1 podatków powierza się sołtysom oraz innym osobom wskazanym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Za inkaso podatków inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 18,7% zainkasowanych należności podatkowych za inkasenta wsi Gwizdów Kalenny, 17,5% zainkasowanych należności podatkowych za inkasenta wsi Ciechocin, 13,1% zainkasowanych należności podatkowych dla inkasenta wsi Bilsko, 12,5% zainkasowanych należności podatkowych dla inkasenta wsi Majdan Świnki, 10,5% zainkasowanych należności podatkowych dla inkasenta wsi Brzeziny Stojeszyn Kolonia i następnie 10% zainkasowanych należności podatkowych dla inkasentów wsi Antolin, Dąbier, Melinów, Lute, Michałówka, Modzybożyce, Pasieka, Słupie, Stojeszyn pierwszy, Stojeszyn drugi, Węgliska, Wierzchowiska pierwsze, Wierzchowiska drugie, Wolica pierwsza, Wolica druga, Wolica Kolonia, Kolonia Zamek, Zarajec. Paragraf czwarty. Straci moc uchwała numer 6, łamane przez 28 z 2015 roku Rady Miejskiej w Modzybolicach z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasą. Zmieniono i później uchwałą numer 48 łamane przez 274 z 2018 roku Rady Miejskiej w Modzybolicach z dnia 28 sierpnia 2018 w sprawie zmiany uchwały numer 6 łamane przez 28 z 2015 roku Rady Miejskiej w Modzybolicach z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa określonego inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchwałą Rady 41 łamane przez 278 z 2018 roku Rady Miejskiej w Modzybolicach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały numer 6 łamane przez 28 z 2015 roku Rady Miejskiej w Modzybolicach z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasetów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Modzybożyc. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Wykaz inkasentów: Antolin, Sulowska Beata, Bilsko, Pawlas, Józef, Brzeziny, Pikula, Jan, Ciechocin, Nalepa, Tadeusz, Dąbiec, Stolarz, Krzysztof, Pelinów, Kapron, Józef, Gwizdów, Kalenne, Siemita, Robert, Lute, Kędziora, Agnieszka, Majdan, Świnki, Lisowska, Iwona, Michałówka, Zarzeczna, Izabela, Modzybożyce, Głąb, Katarzyna, Pasieka, Sylwatka, Michał, Słupie, Pacheta, Zbigniew, Stojeszyn pierwszy, Kucia, Marian, Stojeszyn drugi, Kapusta, Marcin, Stojeszyn, Kolonia, Dębniak, Roman, Węgliska, Pikula, Dorota, Wierzchowiska pierwsze, Karaś, Ewa, Wierzchowiska drugie, Serwatka, Paweł, Wolica pierwsza, Pes, Wiesław, Wolica druga, Kolasa, Danuta, Wolica, Kolonia, Szpyra, Dariusz, Kolonia, Zamek, Zima, Krystyna, Zarajec, Wysko, Izabela i to jest Pasieka, ale to są osoba z Błaszka, Zyśko, Renata, która zbiera od mieszkańców Błaszka, którzy mają grunty na terenie gminy Modzybożyce, czyli tam w rejonie Pasieki. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Projekt też zyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej Rady Miejskiej.
Jeżeli nie ma głosów w dyskusji, to przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przedstawionym projektem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 14 głosami za. W tym momencie ogłaszam 10-minutową przerwę. Wrócimy. Wracamy do 10. Proszę o uwagę, przystępujemy do realizacji dalszego porządku obrad. Punkt 11. Podjęcie uchwał. Podpunkt 3. W sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich, inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały pana burmistrza. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich, inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakie muszą odpowiadać składane projekty. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się do Rady Miejskiej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Modyborzycach w formie papierowej lub elektronicznej przez platformę EUPUAP z zachowaniem przepisów o profilu zaufanym lub certyfikacie kwalifikowanym. Paragraf 2. Projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej muszą spełniać wymagania formalne, o którym mowa w paragrafie 11 i paragrafie 12 mniejszej uchwały. Paragraf 3. W przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań, przewodniczący Rady Miejskiej w Modyborzycach zarządzania wszystkich członków Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, jeśli nie zostały wskazane osoby reprezentujące Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej o terminie sekcji oraz posiedzeniu Komisji Rady co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem, na który będzie rozpatrywany złożony projekt uchwały. Paragraf 4. Mieszkańcy gminy Modyborzyce w grupie co najmniej 5 osób mogą utworzyć komitet inicjatyw uchwałodawczych. Paragraf 5. Przepraszam. O utworzeniu komitetu inicjatyw uchwałodawczych zawiadamia się na piśmie przewodniczącego Rady Miejskiej w Modyborzycach w terminie 14 dni od utworzenia komitetu. Paragraf 6. Do zawiadomienia, o którym mowa w paragrafie 5, dołącza się podpisy wszystkich członków komitetu z podaniem ich adresów zamieszkania. Paragraf 7. Zawiadomienie zawiera informację o przedmiocie inicjatywy uchwałodawczej, projektowanym akcie prawnym podczas prac Rady Miejskiej. Paragraf 8. Czynności związane z promowaniem i rozpowszechnianiem projektu uchwały wykonuje Komitet Inicjatyw Uchwałodawczej. Paragraf 9. Projekt uchwały, o którym mowa w paragrafie 8, podlegają procedurze przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z przepisami odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Modyborzycach. Paragraf 10. Przewodniczący Rady Miejskiej w Modyborzycach zawiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej Poczty Polskiej osoby wskazanej przez Komitet Inicjatywy po terminie sesji oraz o posiedzeniach wewnętrznych Komisji Rady co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, na który będzie rozpatrywany złożony projekt uchwały. W przypadku nieskazania osób reprezentujących Komitet Inicjatywy zawiadomienie doręcza się wszystkim członkom komitetu. Paragraf 11. Składane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał muszą zawierać tytuł uchwały, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne i ewentualne źródło finansowania, określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, określenie terminu wejścia w życie uchwały, uzasadnienie. Paragraf 12. Do projektu uchwały dołącza się wykaz czytelnych podpisów co najmniej 100 mieszkańców gminy Modyborzyce występujących z inicjatywą obywatelską, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Modyborzycach z podaniem ich imienia, nazwiska, adresu zamieszkania. Paragraf 13. Do wniosku, o którym mowa w paragrafie 12, dołącza się
zgodę na przetwarzanie danych osobowych określonych w przepisach odrębnych. Paragraf 14. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Modlibożycach. I paragraf 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Proszę Państwa, myśmy do tej pory takiej nie mieli podjętej uchwały w sprawie określenia zasad i szczegółowych. Jest to uchwała, która określa, w jaki sposób takie komitety mogą zgłaszać projekt uchwały, czyli stworzyć komitet inicjatyw uchwałodawczych, przygotować projekt uchwały, przekazać i następnie, żeby ta uchwała trafiła od tego komitetu pod obrady Rady Miejskiej w Modlibożycach. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy są jakieś głosy dotyczące tej uchwały, bo uchwała po prostu zmierza do tego, żeby mieszkańcy też mieli, mają do tej pory możliwość oczywiście oglądania, uczestniczenia w obradach Rady Miasta, ale żeby jeszcze mogli mieć inicjatywę uchwałodawczą, do tego te przepisy będą przeznaczone, będą to umożliwiały. Czy są jakieś zapytania? Nie widzę. Przystępujemy w takim razie do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 14 głosami za. Punkt 11, podpunkt 4. W sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć kierownika świetlicy, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy oraz doradców zawodowych. Bardzo proszę pana burmistrza. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć kierownika świetlicy, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy oraz doradców zawodowych. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono funkcję dyrektora szkoły lub przedszkola, dla których gmina Modlibożyce jest organem prowadzącym, zależy od liczby oddziałów w danej szkole i wynosi od 1 do 7 oddziałów 9 godzin, czyli z 18 ma zniżkę do 9 godzin. Od 8 oddziałów więcej 4 godziny, czyli z 18 ma tylko 4 godziny dydaktyczne. Punkt drugi. Tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono funkcję wicedyrektora szkół, dla których gmina Modlibożyce jest organem prowadzącym, wynosi. Wicedyrektor jest stworzone stanowisko, jeżeli jest więcej oddziałów niż 12, czyli od 12 oddziałów w górę. I wymiar tygodniowy wynosi 9 godzin dydaktycznych, czyli z 18 do 9 godzin dydaktycznych wynosi to. Paragraf 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli. Kierownika świetlicy w ilości 20 godzin, pedagoga szkolnego w ilości 22 godziny, psychologa szkolnego w ilości 22 godzin, lokopedy w ilości 22 godzin, doradcy zawodowego w ilości 22 godzin. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 12/53/2015 roku Rady Miejskiej w Modlibożycach z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć kierownika świetlicy i pedagoga szkolnego. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Modlibożyc.
I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie od 1 września 2019 roku. Także no, żeby do końca roku nie rujnować szkolnego to, co poprzednia uchwała wprowadzała, jest w tej chwili zatwierdzane arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019-2020 i zgodnie z tymi zniżkami, które tutaj w tej uchwale są zapisane, tak jest zatwierdzany arkusz organizacyjny. Jeżeli są jakieś pytania, proszę. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Projekt uchwały był też tematem posiedzenia komisji, które obradowały w połączonym składzie i komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tym temacie. Jeżeli nie ma żadnych wniosków, to przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 14 głosami za. Punkt 11, podpunkt 5 w sprawie, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, podpunkt 5 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez gminę Modliborzyce. Bardzo proszę pana burmistrza. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez gminę Modliborzyce. Rada Miejska w Modliborzycach uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez gminę Modliborzyce w drodze porozumienia zadania zleconego przez wojewodę lubelskiego dotyczącego obowiązku bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Modliborzyce. Punkt 2. Wykonanie zadania, o którym mowa ustęp 1, nastąpi w ramach otrzymanych na ten cel środków finansowych. Paragraf 2. Upoważnia się burmistrza Modliborzyce do zawarcia porozumienia z wojewodem lubelskim do wykonania zadań, o którym mowa w paragrafie 1. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Modliborzyc i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę państwa, mamy przyznane środki na utrzymanie i żeby te środki można było wydatkować, najpierw jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na przyjęcie przez gminę, następnie zawarcia porozumienia stosownego z wojewodą i następnie dopiero jest wydatkowanie środków, te, które mamy tam przydzielone z budżetu wojewody. Dziękuję bardzo. Opinia Komisji Stałej Rady Miejskiej dotycząca tej uchwały też była pozytywna. Myślę, że możemy przejść do przegłosowania tej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 14 głosami za. Kolejny punkt dzisiejszego porządku obrad, punkt 11, podpunkt 6. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Modliborzyce. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i wprowadzenia ścieków na terenie gminy Modliborzyce. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i wprowadzenia ścieków na terenie gminy Modliborzyce w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. To państwo tam nie macie w materiałach. Traci moc uchwała nr 25, łamane przez 175 z 2012 roku Rady Gminy Modliborzyce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalania regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Modliborzyce. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Modliborzyce i paragraf 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Proszę Państwa, w związku z tym, że tamten regulamin był już przestarzały i organ nadzoru też nam kwestionował niektóre zapisy, w tej chwili zmieniło się też zasady zatwierdzenia regulaminu i w tej chwili jest to przez zatwierdzane też opiniowane, może nie zatwierdzone, opiniowane przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli Państwowe Gospodarstwa Wodne, Wody Polskie, tak zwane w skrócie mówiąc. I w związku z tym przyjmujemy ten regulamin, który został opracowany przez wykonującego w imieniu gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wodzyborzycach, zarządzającego wodociągami i kanalizacją. Ten regulamin, który określa zasady przyłączy, stosowanie, co jest po stronie odbiorcy, co jest po stronie dostawcy, jak to ma się zazębiać. Jeżeli są jakieś pytania, proszę. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań. To przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w przedstawionej treści formie? Kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 14 głosami za. Kolejny punkt dzisiejszego porządku obrad to punkt 11, podpunkt 7 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mazowieckie na rok 2019. I tradycyjnie oddaję głos panu burmistrzowi. Uchwała Rady Miejskiej w Mazowieckach z dnia 25 kwietnia 2019 roku. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mazowieckie na rok 2019. Po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii w Janowie Lubelskim, koła łowieckiego Janowskie Bory w Janowie Lubelskim, koła łowieckiego Knieja Stalowej Bory i koła łowieckiego Soku w Zdziłowicach, Rada Miejska w Mazowieckach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mazowieckie na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mazowieckich. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Tak jak powiedziałem, w treści uchwały było przeczytane w jakim celu. My mamy podpisaną umowę, jest to w tym regulaminie, w programie jest właśnie schronisko dla zwierząt bezdomnych Jarosław Dudzik Cędzyna, to jest Kielce, gdzie świadczą nam usługi dla zwierząt bezdomnych, czyli im zgłaszamy, przyjeżdżają, wyłapują zwierzęta bezdomne, tak zwane pieski, bo to głównie są jako kotki mniej, ale pieski. No i za każde zabranie pieska 2,5 tysiąca, tak średnio trzeba liczyć koszty. Także tutaj to też o tym w temacie rozmawiałem na zebraniach wiejskich, żeby właśnie nie uczulić mieszkańców, że zwierzęta nie są, żeby się pobawić chwilę i jak się znudzi, to na drugą wioskę podrzucić komuś innemu, bo wtedy staje się bezdomnym i wtedy ten problem spoczywa akurat nie na gminę, bo gmina ma zakres zlecony jako zadanie własne to i musi z tym tematem podzielić, ale to są koszty i takich czterech pieskich mamy 10 tysięcy, a może tego być i dużo więcej. Jest jeszcze również zapisany gabinet weterynaryjny 4 łapy, tutaj w Janowie Lubelskim podpisana umowa na sterylizację, bo to często mamy, że te zwierzęta są w takim przejściowym końcu trzymane tu na terenie gminy, na działce gminnej i są puszczane oferty na internecie, że są do wzięcia, do adopcji. Często się ludzie zgłaszają, no ale jeżeli są sztuczki, no to proponujemy, że
charakteryzację tej sztuczki, żeby już ten właściciel, który weźmie, żeby miał ten problem, jak to miał załatwiony, jeżeli tak sobie życzy, no bo ktoś może sobie nie życzy, więc i sztuczkę i żeby była w przyszłości potomstwo miała. Także to jest również zapisane w tym programie, jak również jest bakutil, który jeżeli są zwierzęta padłe, znajdują się na terenach działek, czy na terenach gminnych, bo to czy droga gminnych, czy działka gminnych, wtedy wzywamy bakutil i on zabiera tą padlinę i odpowiednio za gospodaruje. Są podane godziny urzędowania i jest podana kwota, jaka jest na ten program przewidziana na rok 2012, jest, przepraszam, 19. W paragrafie właśnie 12 jest to, budżet jest to w wysokości 15 tysięcy złotych, w tym na zwierzęta odławianie i zapewnienie schroniska dla zwierząt bezdomnych 11 tysięcy, opiekę weterynaryjną 2 tysiące złotych, utylizację zwłok 1,5 tysiąca złotych, opiekę nad wolno żyjącymi kotkami 500 złotych. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 14 głosami za. Punkt 11 dzisiejszego porządku obrad, podpunkt 8 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bardzo proszę o przedstawienie projektu pana burmistrza. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 roku. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska w Modwórce uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez gminę, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, zastrzeżenia ustęp 2, 3 i 4. Punkt drugi. Ustala się stawki za stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny. Na terenach miejskich gminy Możliborzyce w wysokości 15,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w stosunku do pierwszych 6 osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Punkt drugi. Na terenach wiejskich gminy Modliborzyce w wysokości 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w stosunku do pierwszych 6 osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Punkt trzeci. W przypadku określonym ustęp 2, jeżeli liczba osób w gospodarstwie domowym zamieszkującym daną nieruchomość przekracza 6 osób, to w stosunku do 7 i każdej kolejnej osoby opłata będzie liczona w wysokości 7,50 miesięcznie od jednego mieszkańca na terenie miejskim oraz 7 zł miesięcznie od jednego mieszkańca z terenu wiejskiego. Punkt czwarty. Ustala się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. I tak, na terenach miejskich gminy Modliborzyce wynosi to 31 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Na terenach wiejskich gminy Modliborzyce w wysokości 28 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Paragraf drugi. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Modliborzycach numer 30/169 z 2017 roku z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Modliborzyc. I paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.
z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 roku, czyli od 1 lipca, czyli drugie półrocze w roku 2019, żeby na spokojnie mieszkańcy mogli złożyć deklarację. Proszę Państwa, co się przyczyniło, że jesteśmy, można powiedzieć, zmuszeni w pewnym stopniu do podniesienia stawek odpłatności za śmieci komunalne. Ustawodawca, kiedy wprowadzał w 2013 roku ustawę o gospodarce odpadami komunalnymi, tam były zapisy, że to zadanie będzie realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i oni mają wybrać metodę naliczania, jak również wysokość stawek. I wysokość stawek ma być tak kalkulowana, żeby jednostka samorządu terytorialnego nie zarabiała na tym zadaniu, ale i nie dokładała. Ja proszę Państwa przytoczę, bo to też na każdym zebraniu wiejskim przedstawiałem sołeckim, który było w tym roku organizowane i mieszkańców zapoznawałem, jakie były koszty i dochody związane w roku 2018. Proszę Państwa, w roku 2018 wpłaty odnośności w wyniku ustalonej opłaty, która wcześniej była ustalona, do budżetu wpłynęło 621 tysięcy złotych, 887 zł. Takie były wpływy ludności. Natomiast koszty, któreśmy ponieśli w ramach tego zadania na wywóz, obsługę, papier i opłaty, które związane są pocztowe, jest to kwota razem 911 tysięcy złotych, 17 zł. Proszę Państwa, i wynika prosty rachunek, że 290 tysięcy po prostu z budżetu było dołożone do tego zadania. To jest jeden temat, o którym, że ta różnica jest bardzo duża. Druga sprawa to jest to, że przy ustalaniu tych kwot, to i tak, jeżeli liczba, ilość kilogramów wzrośnie, to będziemy jeszcze mieli jakiś minus. Natomiast to jest wszystko uzależnione w tej chwili, ile tych odpadów komunalnych my zbierzemy, czy wyprodukujemy, bo to też można powiedzieć, że to jest też produkcja, bo w związku z tym, że dochody rodzin się zwiększyły, to jest raz. A druga sprawa, proszę Państwa, jakby nie patrzeć, tą inwestycję, którą w ubiegłym rokuśmy zakończyli, kolektory na ciepłą wodę, to też nam ilość odpadów w okresie letnim zwiększy. Bo niestety to trzeba sobie powiedzieć, że jak nie było, no to każdy jakoś tam wodę chciał mieć ciepło, żeby ogrzać, i niektóre rzeczy, które dało się z nich wydobyć jakąś energię, to będzie zużytkowane. Natomiast w tej chwili tego nie ma, nie będzie potrzeby, no bo będziemy mieli ciepłą wodę ze słońca. Także to też będzie, bo mnie inne samorządy właśnie mówiły, że zobaczysz, jak będziesz miał kolektory, ile będziesz jeszcze odpadów miał więcej. To jest jedna rzecz. Następna sprawa, każdy składa deklarację ludności i powiem tak, że w stosunku do osób zameldowanych, a złożonych deklaracje tak zwane śmieciowe, mamy różnicę 1900 osób. To jest, uważam, że na naszą wielkość gminy jest to dużo. Ja rozumiem, że część osób jest za granicą, pracuje. Część młodzieży studiuje, jest w internatach, w akademikach, ale myślę, że jest to troszeczkę zawyżone. Jest według deklaracji, jeżeli się zmienia stan, że mieszkaniec ma 2 tygodnie na zgłoszenie w górę i w dół. Jeżeli ubywa, to ta deklaracja jest poprawiana. Natomiast jeżeli wraca ktoś do uczelni i już przebywa w domu rodzinnym, no nawet 2 tygodnie i więcej, czyli okres wakacyjny też to powinno być jakby zgłaszane i wyrównywane, to już w drugą stronę tego nie ma. To jest jedna rzecz. Następna rzecz, każdy pisze, że ma kompostownik i na tym kompostowniku zagospodaruje frakcję biodegradowalną, czyli trawę, owoce zepsute. A to są, jeżeli to wystawia w koszu komunalnym, to są kilogramy i te kilogramy nam przybywają. Ja powiem, że w roku 2018
18 zostało zebranych na terenie gminy Modliborzyce 955 ton odpadów komunalnych. Ale rok wcześniej, w 17, było o 100 ton mniej. Czyli tutaj mówię, produkcja śmieci, bo ja tak nieraz nazywam, że jest to produkcja śmieci idzie w górę. Dlatego przygotowaliśmy projekt uchwały, który był omawiany na wczoraj, na poniedziałek działkowej komisji, przepraszam, nie będzie działkowej, bo tak był poniedziałek, święto, tam się poświęcie, wtorkowej w komisjach, gdzie był opracowany i były wypracowane stawki te, o których tutaj dzisiaj przedstawiłem właśnie w projekcie uchwały. Jeżeli są jakieś pytania, dyskusje, zapraszam. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały panu burmistrzowi. Czy są jakieś pytania, sugestie w tym temacie? System gospodarki komunalnej jest tak skonstruowany, że samorządy mają go wdrożyć i nie mogą na nim zarobić, ale też nie powinny do niego dokładać. On ma się po prostu pokryć z tych opłat związanych z wydawaniem odpadów. W dwóch latach i trzech miesiącach wracamy właśnie do tematu tej uchwały. Sporo czasu minęło. I podejrzewam, że na tym nie będzie koniec, bo jeżeli ilość będzie wzrastała, jeżeli nie dotrzemy do własnej świadomości, że niektóre rzeczy lepiej znaleźć na gruz, na niektóre takie odpady biodegradowalne, inne przeznaczenie, zgodne oczywiście z prawem. Jeżeli znajdziemy takie rozwiązania i nie będziemy tego wystawiać tak bezkrytycznie na ulicę, ta ilość nie wzrośnie, bo jeżeli będziemy to robić nie kontrolując siebie nawzajem, to koszty będą rosły. Nikt oczywiście nie zabroni mieszkańcom remontować, wymieniać pewnych rzeczy, bo to każdy ma to prawo i każdy ma prawo wystawić to, co jest zbędne na chodnik i żeby było zabrane. Proszę bardzo. Chciałem jeszcze poinformować, że projekt uchwały był tematem posiedzenia komisji w połączonym składzie i komisje zaopiniowały pozytywnie wyżej wymieniony projekt. Jeżeli nie ma żadnych głosów, wniosków, dyskusji, to przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że 14 osób spośród rady zagłosowało za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 11, podpunkt 9 dzisiejszego porządku obrad. W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Bardzo proszę o przedstawienie projektu panu burmistrzu. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 roku. W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rada Miejska w Modliborzycach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
składany przez właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Deklaracje składane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazygłosach przy ulicy Piłsudskiego 63. Deklaracja składana jest w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w poprzedniej złożonej deklaracji, będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty. Paragraf 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. Punkt drugi. Deklaracje w formie elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Młodygorzycach. Punkt trzeci. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzającym profil zaufania EPUA w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Młodygłosach nr 21 łamane przez 125 z 2016 roku z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Młodygłosów. I paragraf piąty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 roku. Tam proszę Państwa w deklaracji, bo nastąpiły zmiany. Tam jest 15 na 15,50, bo to będzie poprawione w tym. I niesegregowanie na 31, a było 30. Także te poprawki tam będą w deklaracji zaniesione zgodnie z przyjętą poprzednią uchwałą. Dziękuję bardzo. Opinia komisji oczywiście pozytywna na ostatnim posiedzeniu połączonych komisji i jeżeli nie ma głosów dotyczących tego projektu uchwały, to przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przez pana burmistrza? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że 14 osób spośród rady zagłosowało za przyjęciem uchwały. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Punkt 11, podpunkt 10 dzisiejszego porządku obrad w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w ulicy Pierwszej stanowiącej własność mienia komunalnego gminy Modliworzyce. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały pana burmistrza. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 roku. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w ulicy Pierwszej stanowiącej własność mienia komunalnego gminy Młodygorzyce. Rada Miejska w Młodygorzycach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 689 łamane przez 1 o powierzchni 0,97 arów zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w ulicy Pierwszej, dla której Sąd Rejonowy Wiadomości Lubelski Wydział Ksiądz Wieczysty prowadzi księgę wieczystą za 1J004772-7 łamane przez 6. Paragraf 2. Wykonanie uchwały podjęcia się burmistrzowi Młodygorzyc. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, poprzednia rada zwróciło się do nas Stowarzyszenie Pasieka o użyczenie właśnie tej działki i budynków, przedstawiając plan czy sposób zagospodarowania
tej działki. W związku z tym, że można powiedzieć, bo było ogłoszenie i nie było zainteresowania i zostało to użyczone właśnie temu stowarzyszeniu, które przygotowało pewną dokumentację i wizję rozwoju, szukając środków zewnętrznych na rozpoczęcie czy działalności. Trwało to 2 lata, jak ja sobie zdaję sprawę, że to długo zawsze trwa od pomysłu do realizacji. I otrzymało decyzję w tym roku o dofinansowaniu, tylko dofinansowaniu, które przewyższyło możliwości tego stowarzyszenia. Dlaczego mówię, że przewyższyło możliwości tego stowarzyszenia? Są tu zresztą członkowie tego stowarzyszenia i nawet radny WIC. Oni otrzymali bodajże 200 tysięcy jako z wniosku, a ponad 400 trzeba było dołożyć z budżetu własnego stowarzyszenia. No stowarzyszenie takich środków po prostu nie dysponowało, nie ma z czego założyć, to po prostu musiałyby osoby, które są w stowarzyszeniu, wyjąć te pieniądze i zainwestować, a to by można powiedzieć dopiero początek, żeby coś dalej można było robić. Także te jeszcze środki następne by były dużo większe potrzebne. W związku z tym stowarzyszenie złożyło pytanie, że rezygnuje z użyczenia tej działki z dniem 31 marca 2019 roku. Myśmy to pytanie przyjęli i przychyliliśmy się. Patrząc na sytuację, że niektóre działania trzeba szybko podejmować i decyzje, mając doświadczenie lat ubiegłych, ja przypomnę na przykład dworek Wierzchowiska, gdzie tak samo borykaliśmy się z podjęciem decyzji i to nam wydłużyło w czasie minimum 3 lata, ale że później jeszcze właściciel tracił się, który też nie podołał i dopiero sprzedał obecnemu właścicielowi, to trwało może 5-6 lat i ten sposób taki istniał. Dlatego tutaj jest przygotowany projekt uchwały o sprzedaży. Dlaczego mówię o sprzedaży? Bo dziś no, trzeba jasno sobie powiedzieć, że gmina może wydzierżawić na 10 lat komuś to budynek, ale nie ma możliwości, żeby później ten dzierżawca ten obiekt czy to nieruchomość nam. Idzie to na przetarg ogólny. I znając sytuację na w kraju, jak to się dzieje, różne programy są pokazywane, no i myślę, że każdy będzie bał się zainwestować, gdzie nie ma pewności, że te pieniądze może odzyskać. Dlatego jeżeli ktoś nabędzie, to będzie wtedy inwestował, będzie miał określony cel. Myślę, że tutaj w tym zakresie też możemy w jakiś sposób zabezpieczyć się, że jako była gminę widziana, czy widziana przez gminę działalność, żeby tam rozpocząć, z tego względu, no, że przy ogłoszeniu przetargu jest taki zapis, możemy tutaj egzekwować, tak jak również w pewnym stopniu, gdzie były też zebrania, bo odbyły się zebrania w sołectwie Wolica pierwsza, Wolica druga, Kolonia Wolica, gdzie było dyskutowane z mieszkańcami i przedstawiany projekt tej uchwały, o której przed chwilą czytałem, że po prostu, żeby zapewnić, że no, jeżeli będą pracowników jakieś zatrudnienia, to żeby w pierwszej kolejności mieli mieszkańcy. Myślę, że to jest to do uzgodnienia, oczywiście, jeżeli mają kwalifikacje, no bo trudno tu mówić, jeżeli ktoś będzie po prostu potrzebował wykwalifikowanej kadry, a ktoś nie będzie spełniał, że dostanie pracę. No, trzeba zgodnie z tymi kwalifikacjami, wtedy możemy tutaj rozmawiać. I uważam, że nawet podjęcie tej uchwały na dzień dzisiejszy o sprzedaży, nie sądzę, że musi być to sprzedane, bo jeżeli by się, co nam ta uchwała daje? Daje nam ta uchwała to, że ja w tej chwili mogę rozpisać przetarg na biegłego, czyli rozpoznanie cenowe zrobić na biegłego rzeczoznawcę, żeby wycenił nam, bo na dzień dzisiejszy nie jest tutaj, myślę, nikt w stanie określić, ile to może być wartościowo. Jak będziemy mieli wycenę, będzie ogłoszenie o zamiarze sprzedaży, będzie podana cena tej nieruchomości. Wtedy być może ktoś przyjdzie z cudzą propozycją, że będzie zainteresowany kupnem, bądź może dojdzie do wniosku, że no, skoro taka jest cena, to jest zainteresowany dzierżawą też. Nie? Także tutaj to nie przesądza jednoznacznie, że już na pewno będzie sprzedane. Natomiast następna sprawa, że mówię, no robimy wycenę, czy jesteśmy przygotowani, otwarci do dalszych rozmów, negocjacji, żeby jak najszybciej
znaleźć właściciela tego obiektu. Obiekt nieużywany, gdzie nie jest codziennie tam, czy ja powiem tak krótko, przemieszane powietrze, to on sam z siebie będzie niszczał. I tutaj, i tego szkoda obiektu. Ja powiem tak, że byłem niedawno, ten obiekt ma wartość. Dach, ściany i okna. Natomiast wewnątrz to trzeba powiedzieć, zależy, już obojętnie pod jaką działalność wymaga kapitalnego remontu. Także te są wartości, które są, no i działka, która jest 97 arów. Natomiast, ale to mówię, to rzeczoznawca będzie określał, jaka jest wartość. Dlatego pozwoliłem sobie przygotować, że to taką uchwałę o zamiarze sprzedaży. Jeżeli są pytania, proszę. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Proszę pan radny Wieleba. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Taką uchwałę, czy takiej uchwały jak w tej chwili przedłożona przez Pana Burmistrza, nie podejmujemy co sesja. Ba, nie podejmujemy nawet co roku, a więcej powiem. To jest jedna może uchwała na całą kadencję. Proszę Państwa, w projekcie uchwały mamy zbycie czy sprzedaż mienia, którego wartości nie znamy, jak Pan Burmistrz powiedział, ale możemy domniewać się, możemy trafić, możemy się pomylić. Działka blisko hektarowa, na której usytuowany jest budynek szkoły, czy budynek po drugiej szkole podstawowej, który powstawał tak, jak powstawał. Większość może wie, oczywiście do słyszenia, że powstawał czynem społecznym, ponieważ był wobec czasach zarządzany komitet budowy tej szkoły przez mieszkańców okolicznych wiosek. I dzisiaj mamy podjąć uchwałę, której od razu na wstępie powiem, jestem przeciwnikiem. Proszę Państwa, raz jeden można coś sprzedać. Czyli w ten sposób chcemy się pozbyć mienia i majątku, który być może, jak nie w tej chwili, to za jakiś moment przyda nam się, bo pojawi się program rządowy, może jakaś organizacja pozarządowa, która z udziałem gminy chciała zorganizować coś na tej działce i w tym budynku. Ja przypomnę tym Państwu radnym i tym sołtysom z poprzedniej kadencji, że o tym budynku i o zagospodarowaniu jego mówiliśmy już. Być może zakład opiekuńczo-leczniczy, o którym dzisiaj tutaj była mowa. Być może inna działalność. Po tym czasie, jak szkoła przestała działać, rzeczywiście oddano użyczenie, gmina oddała użyczenie Stowarzyszeniu Pasieka budynek. To stowarzyszenie, przecież nie możemy powiedzieć, że ono zostawiło szkołę samotną, bo w umowie było, że stowarzyszenie miało dbać o ten budynek. Więc na tyle, ile mogło, dbało. Więc to nie jest też tak, że ta szkoła, że ten budynek przez dwa lata był, powtarzam, pozbawiony jakiejkolwiek opieki. Racją jest, że z miesiąca na miesiąc, roku na rok, czy nawet dnia na dzień, budynek nie zamieszkały, on w jakimś stopniu degraduje się, tak? Czy następują zniszczenia. No ale wiemy też, że w ubiegłym roku była awaria, ale też Pan Burmistrz mówił, że budynek był ubezpieczony, z ubezpieczenia pieniądze się pojawiły, więc rozumiem, że zostało, ta awaria została usunięta i skutki tej awarii również zostały usunięte. Raz jeszcze powtarzam, sprzedać możemy raz. Teraz jeżeli sprzedamy to, proszę Państwa, to choćbyśmy, nie wiem jakie życzenie mieli co do właściciela, żeby zatrudnił mieszkańców w pierwszej kolejności w ulicy pierwszej, w ulicy drugiej, Bilska czy Kolonii Policy, to będzie jego święte prawo do własności, będzie robił co będzie chciał. Jak również to, że stworzy taką działalność, oczywiście w majestacie prawa, na jaką będzie miał chęć, środki i możliwości. I my też specjalnie jako gmina większego wpływu mieć nie będziemy. Troszkę szybko, proszę Państwa, ta uchwała, bo Pan Burmistrz powiedział, stowarzyszenie 31 marca poprosiło o rozwiązanie umowy. Okej. Okay. Tak szybciutko to następuje. Dajmy sobie trochę czasu. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, dajmy sobie czasu kwartał. Rozpiszmy ogłoszenie jedno, drugie. Może znajdziemy potencjalnego dzierżawcę. Wcale się nie zgadzam z tym, że 10 lat to jest na tyle okres krótki, że ktoś nie chciałby wyłożyć pieniędzy na działalność. Bo to, proszę Państwa, różnie może być. W zależności jaka działalność i jaki zakres prac tych remontowych ktoś by widział czy przewidywał.
Oczywiście szanuję, absolutnie szanuję, bo dowiedziałem się na spotkaniu wtorkowym od pana radnego Trzymała, od pana burmistrza, że były konsultacje przy okazji zebrań gminy. I szanuję oczywiście zdanie mieszkańców tych czterech miejscowości, gdzie powiedzmy pomysł był konsultowany. Natomiast jako radny, który mam podjąć tutaj decyzję, to wnioskuję do państwa, dajcie sobie chwilę czasu. Może udałoby się znaleźć jakiegoś nabywcę, najemcę, dzierżawcę, nie nabywcę, najemcę lub dzierżawcę, który by zagospodarował ten budynek, a nie od razu sprzedaje. Proszę państwa, na sprzedaż wydaje mi się, że ze sprzedażą możemy jeszcze poczekać. Zawsze jest na to dobry moment, niekoniecznie w tej chwili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram to. W takim razie dyskusję na temat tego projektu uchwały. Proszę pan radny Rzymała. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, rado pani panowie, tutaj radny Wielba, tak, ustalił swoje stanowisko. Oczywiście też, jak wspomniał, były konsultacje prowadzone z mieszkańcami Solec i dlatego też tutaj chcę przekazać w ogóle punkt widzenia, to znaczy punkt widzenia mieszkańców w dużej mierze jest taki, aby ten budynek nie niszczał, tak? W obecnej chwili niszczy je, traci na wartości i generalnie to jest oczywista, tak? Oczywistość, że mieszkańcy by dowiedzieli się, jeśli nie ma innej alternatywy za sprzedażą. Aczkolwiek jeśli, jak tutaj wspomniał przedmówca, byłaby jeszcze chwila czasu na zastanowienie się, tak? Ewentualnie na ogłoszenie dotyczące tej nieruchomości, tak? Którą można wyjeżdżawić. Ewentualnie też tutaj pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podsuwa pomysł, tak, że jest potrzeba takiego miejsca w gminie, gdzie w zasadzie społeczeństwo się starzeje i też nie mamy takiego ośrodka. Dlatego też może i słuszna jest to uwaga, żeby dać sobie chwilę przerwy, ewentualnie zastanowienia się i spróbować poszukać osoby, która by zagospodarowała ten budynek na zasadzie dzierżawy. Ewentualnie w tym momencie, jeśli by się nie udało tak znaleźć takiej osoby, takiego podmiotu, przejść do właśnie sprzedaży tej nieruchomości. Aczkolwiek tutaj na tych wspólnych konsultacjach, spotkaniach z panem burmistrzem, panie przewodniczący, panią sekretarz, z mieszkańcami, też była mowa na temat środków finansowych co do sprzedaży. To znaczy dla nas interes, dla mnie taka mieszkańców jako w zasadzie potomków osób, które budowali ten budynek, tak? Bo generalnie jak spojrzymy w kronikę, ten budynek był budowany i finansowany głównie z wydatków społeczności lokalnej, czyli Wolica, Wolica Pierwsza, Bisko. I tutaj każdy z nas sobie życzy, żeby te środki były zainwestowane w dane sołectwo, tak? Ja tutaj bym też chciał uzupełnić zapisy tej uchwały o taki punkt, że te środki w jakiejś mierze, jak już dojdzie do sprzedaży, tak, żeby zapisać konkretnie, że te środki zostaną w danym sołectwie, bo wiemy, że te środki ze sprzedaży zasilą budżet gminy, tak, budżet gminy i później nie mam pewności, że te pieniądze będą zainwestowane, tak, więc ja bym po prostu przekazuję głos mieszkańców, że jest oczywiście wola, żeby ten budynek nie niszczał, ale też, żeby ewentualne środki zabezpieczyć na zasadzie inwestycji w dane sołectwo, tutaj wieś, tak, no bo my sobie zdajemy sprawę, tak, że przyszłość tego budynku jako budynku turystycznego nie ma już racji bytu, ale też tutaj, żeby ten budynek funkcjonował, tak, żeby przynosił dochód w sensie podatków i też, żeby po prostu nie niszczał, bo traci cały czas na swojej wartości, aczkolwiek jeśli mamy jakiś czas, tak, zastanawiam się, bo mamy teraz okres w zasadzie wiosenny, letni, to może po prostu spróbować te wszystkie możliwości
które są, to znaczy pokusić się o próbę znalezienia dzierżawcy, który by uruchomił ten ośrodek, ten budynek w zakresie właśnie pomocy, tak, pomocy społecznej, silnej, no to wtedy już nie ma wyjścia i ten budynek należy sprzedać. Aczkolwiek mówię, ja tutaj chciałbym wnioskować o zapis uchwały o tym, aby te środki, które by były ze sprzedaży, tak, były zwartowane w jakiś sposób na cele właśnie tutaj sołectwa, to znaczy budowę, traktury, demobilizację obiektów i tak dalej. Tak więc takie pytanie, czy jest taka możliwość, tak? Jest taka możliwość i też mi się wydaje, że mamy może jeszcze tyle czasu do zastanowienia się nad tym tematem, tak? No bo może najpierw zrobić wycenę, tak, tego obiektu i wtedy się zastanowić, tak, czy o jakiej skali sumy, o jakiej skali wielkości tej sumy mówimy, tak, ze sprzedaży. No bo teraz na razie rozmawiamy o takiej lakonicznej uchwale, generalnie, która umożliwia sprzedaż tej działki wraz z budynkiem i nie wiemy, na jakie cele te pieniążki poszły. Tak więc to są takie moje pytania i też się wydaje, że słuszą na prośba mieszkańców w ulicy, pierwszej ulicy Kolonii oraz Bilet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem pozwolę zabrać głos w tej dyskusji. Zanim udzielę głosu jeszcze panu burmistrzowi. Rzeczywiście były te zebrania, konsultacje po miejscowościach, po sołectwach, które bezpośrednio z tą szkołą są najbliżej związane i tam był ten apel skierowany do radnych reprezentujących te środowiska, do pana Kupińskiego, pana Brzywały, też na moje ręce był ten apel przekazywany, żeby te środki rzeczywiście w tych miejscowościach zostały, jeżeli wycena będzie, jeżeli trafi ta działka z budynkiem do sprzedaży, żeby te środki poprawiły stan infrastruktury, a więc na ulicy pierwszej, na ulicy drugiej, Kolonia, Wolica i Bilsko, te cztery miejscowości apelują o to do nas radnych i w tym momencie chcę przekazać, że to był ten apel po prostu dosyć silny, żeby też zwrócić na to uwagę. Wiadomo, że w przypadku ewentualnej sprzedaży trafią te środki do budżetu. Trzeba tylko, żeby one były odpowiednio wielkie, żeby te wszystkie miejscowości jakoś tam sprawiedliwie podzielić. No i to się uda zrobić. Dobrze, jeszcze przekazuję teraz głos panu burmistrzowi. Jeżeli chodzi o środki finansowe uzyskane ze sprzedaży, tak jak było tu powiedziane, one wchodzą do budżetu. Ale no, mieliśmy takie te sytuacje nie tak dawno, gdzie studiowaliśmy mienie na Zarajcu i też było to mienie, które wychodziło się z Zarajca i było przy podjęciu uchwały była taka właśnie deklaracja, radny się wtedy zwracał, że może jeżeli to dojdzie do sprzedaży, żeby te środki były w dane sołectwo zainwestowane i tak się stało i myślę tutaj wystąpienie radnego Trzymały do każdego radnego przemawia, że no jeżeli będą te środki pozyskane, wprowadzone do budżetu, że takie środki trzeba będzie przeznaczyć na te sołectwa, których ten rzecz, to mienie było, dotyczyło, czyli którzy wcześniej przyczynili się do tego, że to powstało, bo tak trzeba powiedzieć, że ten komitet, który budował szkołę, to przyczynił się do tego, że ten obiekt powstał, ta działka została w jakiś sposób tam uregulowana, zamieniona, ale zostało to doprowadzone zgodnie z formalnościami i nic tutaj z tego tytułu pretensji nie ma, że ktoś oddał działkę pod szkołę. Także tutaj myślę, że jest to zasadne i tego. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy podejmować uchwałę. Proszę Państwa, podjęcie tej uchwały nie mówi, że jak powiedziałem, nie mówi, że ma sprzedać. Będąc mając uchwałę, my ogłaszając możemy w zapisie wyraźnie napisać bądź wydzierżawienie, bądź ewentualnej sprzedaży i z propozycją przedstawienia sposobu zagospodarowania oferenta, tam, który jest zainteresowany. I myślę, że tutaj ten czas jest potrzebny z tego względu, że ja powiem tak,
Mamy sąsiednią gminę Majdan Obleszcze, gdzie budynek sprzedają szkoły, której nie jest, jeszcze nie była młodzież wprowadzona, sprzedają szkóry środki i niszczeje. I nie ma chętnego do nabycia. Także naprawdę nie bójmy się pewnych rzeczy podjąć. Ja wiem, że jest tylko my jako gmina nie jesteśmy w stanie zagospodarować. Tak było z dworkiem Wierzchowicka. Gmina niech zagospodaruje. Gmina nie miała pieniędzy. Toczyła się batalia o sprzedaż 3 lata, zanim była podjęta uchwała, bo jeszcze nie, bo jeszcze ktoś się stracił, bo tam, bo to burmistrz ma znajomego, który ma kupić. I ten dworek doprowadziliśmy do stanu takiego małego, gdzie za dworek naprawdę z 4 hektarami parku było wykonane dach na szkole w Podwyborzycach i 50 tysięcy złotych płacy. Tyleśmy, ale jakbyśmy to na początku podjęli, to byśmy to, myślę, że większa ta cena była. Ale no nieraz to jest tak, że chcemy przechytrzyć, tylko nie wiadomo kogo. I uważam, że tu nie jest to, co mówię, to nie jest, że już sprzedać. My mamy przygotowane, mamy wycenę, puszczamy to na internet, ogłaszamy i zbieramy chętnych i sposobu zagospodarowania. I tutaj Państwo też, jak będą to prowadzone przetarg czy coś, podjęcie umowy, Państwo radni będziecie mieli wgląd, to nie to, żebym ja tutaj chciał sam to zrobić, tylko żeby było z korzyścią dla nas. Jeżeli będzie nabywca, będzie płacił podatki od nieruchomości, od działalności gospodarczej, będą wpływały co roku nieokreślone podatki. Jeżeli będzie dzierżawa, to tylko czynsz dzierżawny, o którym będzie ustalana stawka, ale przy czynszu dzierżawnym też jest ważne, żeby była wyceniona wartość. Także myślę, że tutaj proponuję, żeby tę uchwałę przyjąć i żeby ta, jak to mówię, procedura szła w dobrym kierunku, a tryb, jaki będzie wybrany ostatecznie, to samo pokaże zainteresowanie, jakie będzie zainteresowanie potencjalnych nabywców. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy było zgłoszenie, czy pani chce zaprzeć. Tak? Rozumiem, że wątpliwości zostały wyjaśnione. Ale jeśli pan poprosił, udzielam wyjaśnień. Szanowni Państwo, ja tylko chcę dodać, że na tych wybraniach przeprowadzonych w ulicy pierwszej, w ulicy drugiej właśnie padło od mieszkańców pytanie do pana burmistrza, czy gmina we własnym zakresie nie może zagospodarować. To dlatego mówię panu pytanie, bo to było podkreślane, że nie wiem, czy, bo ja nie znam sytuacji prawnej, czy nie może prowadzić gmina jako gmina działalności gospodarczej. No, prawnie po prostu nie. Tak? Działalności gospodarczej nie musi, nie może prowadzić, może tylko jednostka ewentualnie zrzeszone lub stowarzyszenie jakieś prowadzić, no ale, ale trzeba mieć pieniądze na. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem zabrać głos. Pan Trzymała. Dobrze, pan Trzymała, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Panowie. To znaczy, jeszcze raz wracam do mojego pytania, czy możemy... Zapisu takiego nie możemy uchwalić. Tu myślę, że jesteśmy na tyle... My jesteśmy na tyle radni i 15 radnych, że myślę, że mają świadomość, że dojdzie do tego i będą pieniądze, to oni nie będą wyciągali ręki po tych pieniądzach. Tylko rozumieją, że po prostu jeśli to będzie tak. No w protokole będzie zapis. No bo to w protokole będzie zapis. Znaczy, po prostu, że gmina jako podmiot, prawda, nie ma środków finansowych, żeby ten budynek zagospodarować na cele ośrodka pomocy społecznej, prawda? I dlatego ten budynek przeznaczamy na sprzedaż, tak? Na sprzedaż, bo jest żaden, bo to nie powiem. Jest żaden. No bo to jest dwie drogi, tak, to będzie otwarte. Później, jeśli ta uchwała zostanie pozytywnie przyjęta, tak? To generalnie już tej sprzedaży nie będzie można zatrzymać, tak? No bo uchwała będzie przyjęta. Ale możemy jeszcze i wyciężawić, to nic nie stoi na przeszkodzie. Już nie będziemy mieli możliwości prawa głosu. Dlaczego? Nie, no będziemy. No, bo jeżeli będzie dzierżawca się zgłosił, no to jeżeli będzie zainteresowany 10-letnim wydzierżawieniem, to będzie uchwała, która będzie podjęta w trakcie wydzierżawienia. Natomiast o sprzedaży uchwała zostanie niewykonywana w tym czasie. W pierwszej fazie będzie ogłoszenie dotyczące dzierżawy tego. Dzierżawy prąd ewentualnego zakupu i coś, żeby oferentu. Dwukierunkowo, żeby po prostu bardziej zainteresować potencjalnego nabywcę. Czy możemy ewentualnie, tak, próbować najpierw poszukać tego dzierżawcę, tak, a to sprzedano, tyle się zatrzymać, czy to na jakiś sposób pewne jakieś
taki skąd między tym, no bo tutaj po prostu tak pan radny wiele zapowiedział, no może i faktycznie tak, mógłby się ktoś znaleźć zainteresowany, no na razie tego nie wiemy, prawda, jeśli chodzi o radę. Ewentualnie... Nie no, bo proszę Państwa, trzeba też jasno powiedzieć, że jeżeli kwestia jest, jaka będzie wartość przezbiegłego i wtedy potencjalny nabywca, czy tam zainteresowany prowadzący działalność gospodarczą w tym miejscu, będzie widział, czy jest zainteresowany kupnem, czy woli wyjąć dzierżawę i zaryzykować to swoje zainwestowanie tych środków, żeby przystosować ten obiekt do danej działalności. To jest tak, jeśli będzie sprzedaż tak, tego budynku, no to ten rabiec właściciel, prawo mocny, generalnie oskarżuje działalność jaką chce, tak? Więc nie będziemy mogli tej działalności regulować, tak? A więc tutaj, żeby się okazało, że na ulicy pierwszej powstała działalność niezbyt taka... Znaczy jakaś kontrowersyjna. Ale nie no, ale tutaj jeszcze my jesteśmy na warunkach zabudowy. Jeżeli było nawet takie, że ktoś by chciał, mamy czy nawet przeznaczenie użytkowania, to my tutaj decyzje prawne wydajemy, będziemy wydawali. To nie tak, że on zrobi to nie wiadomo co i tego. No musi to, tutaj będzie akceptowane przez mieszkańców, bo jeżeli by było to niezgodne, to i mieszkańcy mogą zgłaszać protesty i my te protesty też bierzemy pod uwagę przy wydaniu panu decyzji. Bardzo proszę o uwagę, głos ma radny. Można podlepić działki, sobie zrobić tam składowisko odpadów, prawda? Chemikaliów, beczek i tak dalej, więc to są różne możliwości, aczkolwiek czy jest niemożliwość tak zapisów u niej w umowie kupna sprzedaży w konkretnej działalności, która by mogła być tam prowadzona, czy w ogóle takie zapisy będą przewidywane ze strony. No znaczy my będziemy chcieli, żeby zapisać, no, żeby określić działalność jakby główną z możliwością weryfikacji, że jeżeli usługi medyczne czy tam pielęgnacyjne, to żeby w tym zakresie ta działalność tam była zrobiona. No. W tym zakresie, żeby była. Nie, że my chcemy do innego, a ktoś idzie i zrobił właśnie sortownię. No to o sortowni nie ma o takiej opcji, zresztą nie uzyskali i pozwolenia na działalność taką. Bardzo proszę, w kolejności zgłaszanych kręci pan radny Wielewa. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeszcze raz może, bo tutaj pani Tołtys z ulicy drugiej odpowiada, jeżeli to w ten sposób miałoby iść, że dzisiaj mamy podjąć uchwałę w tej treści, ale jednocześnie podejmujemy uchwałę po to, by umożliwić zlecenie biegłemu rzeczoznawcy wyceny tego majątku, bo ja rozumiem, że to jest jeden z celów tej sali, tak? Bo inaczej no nie moglibyśmy podejrzewać, no bo wydajemy pieniądze w zasadzie takie no bezpodstawnie. Dzisiaj to była uchwała prawna do wyceny, ale czy ja dobrze rozumiem myśl pana radnego Drzymały, który mówi, ok, podejmujemy dzisiaj taką uchwałę, ale nie wdrażamy jej w życie, tylko w pierwszej kolejności dajemy sobie, nie wiem, 4 miesiące, 5 i szukamy kogoś, kto byłby w stanie wydzierżawić lub chciałby wziąć w użyczenie, tak żeby ten budynek był zagospodarowany. Czy moglibyśmy takie coś poradzić? I drugie pytanie, to jest sugestia pani Sołtys, czy moglibyśmy w preambule tej uchwały, która brzmi uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w ulicy Cieszej, stanowiącej własność mienia komunalnego gminy Modliborzyce, wprowadzić zapis w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub dzierżawę. To jest taka sugestia pani Sołtys i wydaje mi się, że tak, znaczy możemy zmienić preambułę i wtedy rzeczywiście w pierwszej kolejności byśmy się szukali potencjalnego, nie wiem, no nie nabywcę, tylko dzierżawcę, najemcę. Żeby kolejność była zachowana, w pierwszej kolejności zależałoby nam na tym, żeby to dać użyczenie lub dzierżawę, a dopiero w drugiej kolejności sprzedaż. Dziękuję bardzo. To w takim razie 5 minut, żeby... Słusznie, bo to trzeba... Tak. No. To wnioskuję o przerwę. Może jeszcze nie robimy przerwy, bo jeszcze były osoby pośród rady, które chciały zabrać głos, także w kolejności chęci zabrania głosu pani radna Danuta Tęcza. Ja bym my jako radni, którzy jesteśmy prawomocni do ruszania tej maszyny, czy to gdzie, czy też
sprzedaż tej nieruchomości, to pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały w ogóle, żeby można było rada burmistrz rozpocząć tą maszynę, wycenę. Przecież wiemy, że musimy rozpocząć od podjęcia, że musi być rzeczoznawca, który wyceni tą nieruchomość. I im to szybciej zrobimy, im szybciej podejmiemy działania, bo to nie będzie tak z dnia, moim zdaniem, z dnia czy z tygodnia na tydzień zrobione jakieś tam duże kroki, prawda, do przodu. Niestety ta inwestycja z każdym dniem niszczenia. I tak jak wcześniej powiedział pan burmistrz, mieliśmy przykład na niszczeniu budynku w Wierzchowicach. Oczywiście każdy zdanie, czy to pozytywne, czy nie, raczej nie jest potrzebne, zdrowa dyskusja jest potrzebna, ale musimy wziąć pod uwagę to, że jeśli będziemy się tak bardzo opierać w podjęciu pierwszego kroku i nie podejmiemy tej uchwały w tym kierunku, żeby rozpocząć tą maszynę, wycenę tej nieruchomości, to budynek będziemy przesuwać to bardzo do niszczenia. Dziękuję bardzo. Nie będziemy robić. Jeszcze zabierając głos w tej dyskusji. Siódma kadencja radnych, serdzi radni byli świadomi, że ten budynek jest. Była podjęta uchwała o tym, żeby użyczyć. Było użyczenie stowarzyszeniu. Wtedy wydawało się, że to jest dobre rozwiązanie, które temat budynku, opieki nad nim, zadbania o ten budynek rozwiąże, że to, że możemy zająć się innymi sprawami. Siódma kadencja rady miała pomysł taki na to rozwiązanie tego problemu. Oczywiście niektórzy nie byli świadomi, że ta sytuacja zmieniła się. Podejrzewam, że niektórzy mieszkańcy nawet miejscowości tam się znajdujących z budynkiem też nie byli świadomi, że stowarzyszenie zrezygnowało. Dopóki nie powstał szum wokół tego, bo to rzeczywiście ta informacja, kiedy pojawiła się, okazuje się, że ona najbardziej służy temu budynkowi. To ta informacja, że ten budynek mamy. Nie róbmy, że to jest problemem dla nas. W tej chwili informacja dotarła do każdego. Każdy sobie uświadomił, że może ja, może ktoś z moich znajomych, może jakaś instytucja, może coś zaproponować, żeby z tym budynkiem zrobić tak, żeby wszyscy wykorzystywali go, żebyśmy mogli się cieszyć, że taki budynek jest własnością komunalną samorządu. Jeżeli pojawiła się informacja przy okazji projektu uchwały o sprzedaży tego budynku, no to pojawiła się. Każdy sobie w tej chwili uświadomił, że można inne znaleźć cele na taki budynek i moim zdaniem bardzo dobrze, że dochodzi do takich burzy mózgów, jak w tej chwili. Myślimy, co zrobić, żeby tą sytuację rozwiązać, żeby było jak najlepszą korzyścią dla samorządu, dla mieszkańców, dla samego budynku, który też pewną wartość na pewno ma i ta wartość, jeżeli dojdzie do wyceny, bo nie ukrywajmy, że ruszy procedura, która będzie zmierzała do wyceny tego majątku i wtedy to jest jasny komunikat dla osób zainteresowanych, dla przyszłych oferentów, czy dzierżawy, czy zakupu tego budynku, to jest jasna informacja. On jest tyle wart po wycenie i my też będziemy to monitorować. Będziemy mieli nad tym, trzymali tak jakby cały czas rękę. Jest budynek, który jest na tyle wyszacowany, czy ten oferent się trafi. Też możemy cały czas monitorować tą samą sytuację, bo wykonawcą tej uchwały będzie pan burmistrz. To nie będzie ktoś tam za nas wykonywał, tylko podejmiemy tą uchwałę, która w tej chwili rzeczywiście dużo innych pomysłów pojawiło się, ale dopiero przy okazji takiego projektu uchwały. Podejrzewam, że też nie podejmowanie tego tematu, czy to dzierżawy, czy sprzedaży, nie byłoby wcale korzyścią dla budynku. Musimy jak najwięcej informacji takich przekazywać, mówić i wtedy na pewno znajdzie się dobre rozwiązanie. Jeżeli będzie po prostu zgoda, to ta pięciominutowa przerwa w tej chwili by nastąpiła. Jest zgoda radnych, także 5 minut przerwy na rozstrzygnięcie tego, czy można preambułę zmienić tutaj.
ogłaszam koniec przerwy. Wracamy do obrad. Wracamy do dyskusji nad projektem uchwały, który tak mocno nas angażuje. Jeszcze chciałbym dodać, że komisje stałe Rady Miejskiej zajmowały się tym tematem tego projektu uchwały. Zaopiniowały ten projekt pozytywnie. Projekt, który dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Bolinie. Czy są jeszcze jakieś głosy dotyczące albo wyjaśnienia, które dotyczą projektu tej uchwały? Proszę Państwa, w uchwale nie możemy zapisać o dzierżawie, tylko albo jest uchwała o sprzedaży, albo uchwała o dzierżawie. Natomiast no, możemy w pierwszej kolejności zrobić, podejmując uchwałę, w pierwszej kolejności zrobić wykaz gruntu do dzierżawy, bo do zrobienia wykazu o dzierżawie nie jest potrzebna uchwała. Robimy wykaz o wydzierżawieniu tej działki i czekamy na jakieś zainteresowanie. Jeżeli nie ma zainteresowania, no to wtedy przystępujemy do realizacji uchwały o sprzedaży, ale przy wydzierżawieniu nawet już mówię, podejmuję tą uchwałę, ja robię wycenę i też podajemy wartość tej do wydzierżawienia no, działki, która już będzie miała określoną wartość. Czy nawet nie stracimy czas? A czas pracuje, no nie, obiektywnie czas kończy. No, także nie troszkę tracimy, no oczywiście, ale nic inaczej tracimy, ale troszkę mniej. O. Ale czym nie można tego słowa zrozumieć? No nie można, no przepisy są i organ nadzoru nam mówili uchwały i to w ogóle stracimy jeszcze więcej czasu. No bo no, albo jest jedno, albo drugie. No. Tak więc wynika tutaj z tego komunikatu jasno, że jeżeli podejmiemy tą uchwałę, muszę cała procedura związana z realizacją i z wykonaniem tej uchwały, które wykonanie powierzymy panu burmistrzowi. Oczywiście z ewentualnym małym poślizgiem, który będzie na ogłoszenie jeszcze raz, że ta działka zabudowana jest do wydzierżawienia, bo tak. Mamy zgłoszenie, jakieś zainteresowanie, rozmawiamy o dzierżawie, wtedy podejmujemy uchwałę o wydzierżawieniu, uchylając uchwałę o sprzedaży. A jeżeli nie ma, no to jak mówię, to przystępuje do tej procedury sprzedażowej. Czy przerwa na obydwu 3 lata wymaga zgody również? Tak, również. Czy ta procedura wykonywania tej uchwały, a więc wycena równocześnie ruszy tak jakby z wejściem w życie, czy w międzyczasie będzie mogła ta wycena zostać robiona? Tak, wycena, nie, będzie uchwała, to ja jej wycenę mogę robić, no bo mam otwartą procedurę wyceny robię i wykazując działkę w ramach ten wykaz, no mogę już wartość tej nieruchomości podać, bo wtedy będę miał wycenę do tego, określoną wartość. Tutaj rzeczywiście będziemy mogli wykazać się elastycznością, że mamy to mienie, które no, pewnie będzie dużej wartości po wycenie i mamy elastyczność, jeżeli chodzi o sposób jego wykorzystania do sprzedaży, ewentualnie do wydzierżawienia. Bardzo proszę, pan radny Wielewał. Pan radny Trzymała. Jeszcze dwa pytania, to znaczy jeśli o tą dzierżawę, czy ten okres ogłoszenia, trzeba poprosić ogłoszenia dzierżawy, jak długi będzie? Też chyba to jeszcze jeden dzień. Czyli po 21 dniach przechodzimy do ogłoszenia sprzedaży, tak? Ewentualnie, no to jeśli znaczy, pojawi jeżeli nie będzie potencjalnego dzierżawcy. Mamy 21 dni, czy nie możemy uchwały podjąć w sprawie nie sprzedaży teraz, a w sprawie wyceny nieruchomości. Nie, nie ma uchwałę głosujemy na projekcie tylko, aby zrobić wycenę. Bo mogliby się mam 20 dni, prawda, do ogłoszenia sprzedaży. Czyli teraz nam zależy na czasie, aby zrobić wycenę. Żeby
była taka postara praca, żeby podjąć uchwałę dotyczącą wycenę nieruchomości, to by to po prostu nam pewne tematy rozwiązało. Bo i tak mamy 21 dni na to. Ogłoszenie. Tak. Tak, żeby nie tracić czasu, musimy w tym czasie wycenić nieruchomości, prawda? Ale żeby móc wycenić, musimy podjąć uchwałę w sprawie sprzedaży. Ale czy uchwała w sprawie wyceny będzie możliwa wcześniej? Nie ma takiej uchwały o wycenie. Właśnie intencyjnie była. Pytanie. Na podstawie intencyjnie robię ucenę. Panie właśnie, no były wydatki, to chodzi o wydatki. Myślę, że tutaj troszkę za dużo wchodzimy w takie szczegóły i możemy tracić, o co chodzi w tym konkretnym naszym tutaj zadaniu, w tym projekcie uchwały, bo rzeczywiście robić wycenę czegoś nie mamy podstaw. Dostaniemy zarzut, dlaczego robimy wycenę jakiegoś mienia, które nie mamy chęci sprzedawać, robimy mu wycenę. Za chwilę może ktoś podnieść taki argument, kontrolując nas, że wyceniliście coś, żeby dać komuś zarobić, a nie macie tego w ogóle argumentu, żeby sprzedawać. Nie ma, możemy tylko zrobić wycenę i na tym pozostać. Nie mamy tej uchwały. Tutaj ta uchwała podejmowana jest po to, żeby ta procedura po prostu cała była zachowana, żeby i pan burmistrz wydatki ponosił zgodnie z tą naszą, tym naszym planem, że tą nieruchomość ewentualnie możemy sprzedać, dlatego mając tą uchwałę, przygotowujemy wycenę. Także zasadne jest podniesienie tych kosztów, bo to są na pewno jakieś koszty, które biegły na pewno na fakturze uwzględni, bo teraz nikt dawno nam tej wyceny nie zrobi, nawet nie możemy się co do tego łudzić. Pewnie jakiś tam bilans ogólny później tej wyceny możemy jeszcze, wejdą te środki, te podniesione koszty, wpłyną na wielkość. Oczywiście, jeżeli będzie taki oferty, który zgodzi się zapłacić kwotę, która wyjdzie po wycenie albo w ewentualnym przetargu. Bardzo proszę, były głosy. Jeszcze pan radny trzymał, a chyba chciał jeszcze. Udamy ogłoszenie do procedury, czy możemy jednocześnie wyceniać działkę. Tutaj ja bym podtrzymał swój argument. Nie możemy wyceniać czegoś, na co nie mamy uchwały, że mamy mnóstwo własności komunalnych i mamy każdą jedną rzecz wyceniać i będziemy mieli zarzut niegospodarności, bo po co nam ta wycena? Skoro nie jest planowana jakakolwiek procedura sprzedaży. Jednocześnie wycena, pytanie. Tutaj moim zdaniem to ma sens, taką elastyczność dotyczącą już tego wykorzystania, tego przeznaczenia, tego obiektu by nam troszeczkę dało, bo ta dzierżawa, ten przetarg dotyczący dzierżawy, czyli że ten obiekt trafia po raz kolejny, bo niektórzy rzeczywiście z mieszkańców o tym nie wiedzieli, że obiekt wrócił, został oddany przez stowarzyszenie do naszej dyspozycji, że oni nie planują już wobec tego obiektu żadnej swojej przyszłości. Niektórzy mieszkańcy tego nie wiedzą, podejrzewam, że niektórzy radni też tego nie wiedzieli. Dopiero została ta informacja teraz nagłośniona przy okazji projektu uchwały. W tym momencie pojawią się właśnie osoby, które będą zainteresowane dzierżawką, pojawią się lub nie, bo to jest kwestia tego, czy ktoś rzeczywiście będzie miał pomysł na wykorzystanie tego budynku w taki czy inny sposób. To stowarzyszenie miało pomysł, próbowało, nie udało się. Teraz będą te podmioty, które będą miały plany i dopiero z nimi możemy podejmować umowę dzierżawy. Bardzo proszę jeszcze pani Sołtys w tym temacie. O sprzedaży i powiedzmy dajemy sobie termin, ja wiem, pójdzie procedura rok czasu, nie znajdziemy kupca i wtedy możemy nową uchwałę. Ja nie wiem, jak to tak sobie, czy to jest niemożliwość jako dzierżawę. A no bo chodzi w sumie, proszę Państwa, że nie chodzi o to, żebyśmy się tam tego między sobą o dobro. Ja nie wiem, ja tak nie
być naszej chwili. Nie musi nie znajdziemy go w kadencji, żeby to robić, nie? Na nie jest to, że mówimy o wykonaniu. I wtedy robimy tak, jak mój radny mówi wtedy, tylko że odwrotnie. Po to ogólnie. Cieszę się, że jest takie zainteresowanie tym tematem, że ten budynek nie jest jednak obojętny najbardziej Państwu radnym. To widać na tym przykładzie, że każdy nagle jest mocno zainteresowany, bo rzeczywiście sprzedaż, to co Pan Radny tutaj powiedział, nastąpi tylko raz, ale żeby to były jeszcze jakieś środki z tego, żebyśmy byli świadomi tych środków, które trafią do budżetu gminy, to byśmy mogli coś więcej powiedzieć. W tym momencie jest projekt uchwały, który de facto będzie zmierzał też do wyceny tego mienia i tylko poproszę o głosy dotyczące tego projektu uchwały, który za chwilę mamy przegłosować. Jeżeli są jakieś głosy jeszcze dotyczące projektu uchwały dotyczącego sprzedaży nieruchomości, który oczywiście później będzie, ten projekt będzie wymagał wyceny tej nieruchomości, a wszyscy jesteśmy ciekawi, ile kosztuje? Jaka jest wartość tego mienia? Czy w tym momencie mogę zamknąć dyskusję? Proszę, pan radny Grzymałowicz. Jeśli zdejmę na temat uchwały, to jest sprzedaży, to pytanie takie się nasuwa, jednoznaczne. Kiedy do tej sprzedaży może dojść? Jaki termin, tak? To znaczy nie może. Ewentualnie, kiedy będzie ogłoszenie, ogłoszone dla nieruchomości na sprzedaż, tak? No bo, czy jak mamy czas między uchwałą, a ewentualnym ogłoszeniem, tak? Nie, to ma, tutaj nikt nas czasem nie określa. Dla mnie, ta uchwała może być realizowana za rok, przykładowo dziś, i nic nie dzieje. Może być realizowana, jakby to ktoś, no to jest za dwa miesiące. No bo tak, stąd wycenę, ogłoszenie, wykaz i następne ogłoszenie, to jest 2 do 3 miesięcy. Ale może być i za rok również realizowane. To nie jest powiedziane, że to że w ciągu 2 czy 3 miesięcy musimy to uchwałę zrealizować. O czego będzie zależało? Czy to będzie 3 miesiące, czy to będzie rok? No myślę, że idąc w to, co Państwo tutaj sugerowali, że pierwsze jednak to proszę uruchomić tą procedurę taką wyciągającą. Tą uchwałę, jak mówią, na razie odkładamy na bok czekasie. Skończy się procedura, ta wyciągająca nie ma. Ruszamy z uchwałą. Czas, który dzierżamy? Dzierżamy, no jest to 2 miesiące. 3 miesiące. No to nie, no mają uchwałę, to ja robię. To ja robię. No, może, no. Dziękuję bardzo. To jest też prośba do Państwa radnych, do sołtysów, że po podjęciu tej uchwały lub jeszcze nie znamy wyniku głosowania. Jednak zachęcam, żeby monitorować na bieżąco, bo to, co w tej chwili planujemy uzyskać od władz samorządowych, jakie to będą terminy, to trzeba na bieżąco te rzeczy monitorować, trzeba pytać, jak się sytuacja poszczególnych etapów wykonywania tej uchwały przebiega, bo od tego są władze samorządowe, żeby nam w każdym momencie realizacji udostępnić tą informację. Nie czekajmy do momentu kolejnej sesji, żeby pytać, bo rzeczywiście może mamy jakiegoś oferenta, który w tej chwili jeszcze się waha, ale już będzie się kontaktował czy z radnym, czy z sołtysem, będzie pytał o tą informację, żebyśmy byli na bieżąco. Jesteśmy w takim stanie realizacji, nic nie jest jeszcze stracone, bardzo proszę przystępować, rozmawiać i wydzierżawiać. Jeżeli to ma naprawdę wpłynąć na odpowiednie dla naszych potrzeb i dla społeczności tych lokalnych wykorzystanie tego budynku, tego mienia. W tym momencie kończę dyskusję. Oczywiście uruchamiamy procedurę ogłoszenia jeszcze raz do dzierżawy tej nieruchomości. Uruchamiamy tą procedurę i przystępujemy, zamykam dyskusję i przystępujemy do przegłosowania projektu uchwały z wszystkimi jego konsekwencjami. Kto z Państwa, Panów
I Panie Radnych jest za tym, za przyjęciem uchwały w przedstawionej formie. Kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Wyniki głosowania dotyczące uchwały. 7 osób zagłosowało za, 6 osób zagłosowało, wstrzymało się, 1 osoba była przeciwna, także w wyniku tego głosowania uchwała została przyjęta, bo zagłosowało za nią, za przyjęciem tej uchwały 7 radnych. Uchwałę mamy przyjętą, przekazujemy do wykonywania panu burmistrzowi. 7 za, 1 przeciw. To tylko najlepiej oddaje emocje, które wiążą się właśnie z tego typu problemami, których nie boimy się. Nie boimy się podejmować ciężkich tematów i informować o tym, bo ta informacja docierała od jakiegoś czasu. Myślę, że tu władze samorządowe zadbały o to, żeby ta informacja była, te wszystkie działania były jak najbardziej przejrzyste i żeby dotarły do, i do społeczności lokalnej, do nas radnych. Temat był też poruszany na komisjach. I monitorujmy na bieżąco realizację tej uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu. Punkt 11, podpunkt 11 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. Bardzo proszę Was na burmistrza o przedstawienie. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019. Rada Miejska Młody Borysak uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy w roku 2019, dział 751, o kwotę 234 zł. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie na transport depozytów z wyborów do Rad Gminy do archiwum. Następny rozdział w tym samym dziale jest to dotacja Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie na wybory do Parlamentu Europejskiego, kwota 11 645 zł. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 44 tysiące zł. I następnie rodzina o kwotę, dziale opieka społeczna o kwotę 234 zł, dotacja z Rzeszowskiego Urzędu Wojewódzkiego, Karta Dużej Rodziny. Razem zwiększenia jest to kwota 56 113 zł 14 groszy. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w roku 2019, dział 400, rozdział 40, to jest wodociągowanie wsi, o kwotę 14 tysięcy na zakup materiałów do budowy wodociągu. Dział 750 to jest administracja, o kwotę 9 tysięcy złotych różne opłaty i składki. Dział 750 to jest Krajowe Biuro Wyborcze, to te kwoty, które te 11 tysięcy jest rozpisane na poszczególne paragrafy. Dział 801 to jest przedszkola o kwotę 10 tysięcy zakup usług przez jednostkę od innych jednostek. Dział 852 to jest opieka o kwotę 2440 zł 10 groszy zakup usług pozostałych. I dalej jest dział też w opiece 854, jest o kwotę 6100 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i następnym paragrafie o 44 tysiące pomocy materialna dla uczniów. I dział 855 to jest rodzina i tutaj o kwotę 2400 zł zakup materiałów, 199 zł 95 groszy wynagrodzenie osobowe, składkę na ZUS 34 zł 19 groszy i zakup usług od innych jednostek o kwotę 5180 zł.
Razem zwiększenia jest to kwota 103 073 zł 24 grosze. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w roku 2019, dział 600 to jest rolnictwo o kwotę 14 000 zł z zakupu usług remontowych, dział 750 to jest administracja z zakupów materiałów o kwotę 9 000, dział 801 to jest przedszkole o kwotę 10 000 zakup usług pozostałych i dział 852 to jest w opiece, też tutaj w poszczególnych paragrafach są zmniejszane kwoty. Wynagrodzenie osobowe 1962 zł 10 groszy, składki na ZUS 406 zł, składki na Fundusz Pracy 72 zł, to jest w dziale 852, w dziale 854 to też w opiece o kwotę 6100 zł podróże służbowe krajowe i następnie dział 855 to jest rodzina i tutaj zmniejszamy świadczenia społeczne o 240 zł. Wynagrodzenie osobowe o 1500 zł, składka na ZUS 536 zł, składka na Fundusz Pracy 72 zł, wynagrodzenie bezosobowe 1500 zł, podróże służbowe 572 zł i świadczenia społeczne 1000 zł. Razem zmniejszenia jest to kwota 46 960 zł 10 groszy. Budżet gminy po zmianach wynosi, po stronie dochodów jest to kwota 27 715 300 zł, natomiast po stronie wydatków jest to kwota 28 059 080 zł. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Są pytania? Dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie projektu uchwały. Nie ma pytań. Przechodzimy do przegłosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 15 głosami za. 14 głosami za. Bardzo przepraszam. A może na końcu nie głosuję. Ale gdy takie pomyłki się zdarzają, bardzo proszę o zwracanie uwagi. Kolejnym punktem dzisiejszych obrad, punkt 12, odpowiedzi na interpelacje radnych. I punkt 13. Zapytania i wolne wnioski radnych i gości zaproszonych. Bardzo proszę, czy ktoś chce zabrać spośród radnych i gości zaproszonych głos w tym punkcie. Oddaję głos pani radnej Tęcza Danuta. Odnośnie, czy gospodarka komunalna będzie w stanie na powyżonienie odpowiedniej deklaracji odebrać od mieszkańca takiego, który nie może sobie odnieść popiołu do funkcji skupu na pełnię zamek. Czy gospodarka komunalna będzie mogła wystać samochód oczywiście za pełną odpłatnością i odebrać od danego mieszkańca odnieść. Dziękuję bardzo. Głosy chciała zabrać. Ja tak pani... Państwa Pani. Ja tak pani Sołtys. Bardzo proszę, pan radny Grzymała. Dziękuję panu przewodniczący, szanowni państwo. Pytanie jest dotyczące tej szkoły wojskowej, to znaczy rozumiem, że dzierżawca tak złożył wymówienie dzierżawy, czy po prostu jeśli chodzi o stan tego majątku, tak, stowarzyszenie, jeśli będzie oceniony ten stan, to znaczy czy przekazał to nie w moim stanie pogorszonym, niepogorszonym, tak, czy jakaś odpowiedzialność będzie w zakresie właśnie tego majątku, to znaczy stanu tego majątku.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o pytanie za kolata. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący. Ja może pierwsze pytanie pozwalającym zapisać. Mam, nie wiem, czy to prośba jest do Pana, że radni powiatowi, ja już kiedyś pytałam, tylko nie wiem, jak to znowu kadencję, nie mają obowiązku znaczyć się na to, co znaczy na zaproszenie. Skąd to pytanie, z czego to pytanie wynika? Dlatego, że my jako sołtysi reprezentujemy głos sołtysi naszych. Jesteśmy tak jak podobnie Pan Burmistrz, ale ta władza wykonawcza. I nieraz byśmy mieli takie pytanie bezpośrednio przekazać do powiatu. Komu? Zawsze jedynie rzetelny Pan Piotr Rogoża. A gdzie reszta? To jest jedno pytanie. A i przy okazji do Pana Radnego, to może później. Kiedy ruszy ta budowa, wjazdów tak zwanych tych, Boże, przepustów na trasie Wolinka-Wierzchowicka, bo myśmy komisyjnie tam ustalali, co jak i kiedy. To sprawa jedna, mogę już tak ciągnie. Druga sprawa jeszcze, to jest mała taki wniosek, taka myśl, że w porządku obrony istnieje dwóch interpelacji rad. Jest taki, jest taki, nie? Ja nie wiem, czy to jest słuszne, czy nie. Po tym punkcie interpelacje gości zaproszonych. Zdając sobie sprawę, że my nie mamy głosu o decydowaniu, ale dobrze by było, żeby Państwo i inni radni z obecnego terenu byli zorientowani w problemach. Bo my mamy te wolne wnioski, ostatni punkt, jak Państwo sami widzą, i to jest tak zwana musztarda po obiedzie. Bo to myśl, bo mówię, my sobie zdajemy sprawę, że my nie mamy już głosu, nie możemy decydować, ale dobrze by było znaczyć z rozsiennego powiedzmy sołectwa by wiedział naszych tych i wtedy może, bo tak zostanie ten temat i aby mieć o co chodzi. A tak jakby czas by był na przemyślenia, to by było i chyba tyle. A, jeszcze śmieci. O, najważniejsze. Nie będzie to popularne, co powiem. Ale to też jestem wyrazicielką mojego sołectwa, żeby zróżnicować, proszę Państwa, miasto, wieś, jedna. W mieście, tu się mogę poprzeć nawet bardzo dobrane, różnica jest na dzień dzisiejszy z tego, co słyszę, złotóweczka. No, przepraszam. A odbiór jest dużo, znaczy na wioskach jest na rok miesiącu. A przykładowo możliwości odpady zmieszane, przeczka, no, dwa razy co najmniej. No dalej później zawodowa wielorodzina rozwiązuje się, no to jest to inna. I tu coś jest nie halo. Ja rozmawiałam ze swoimi mieszkańcami, nie tylko z sołtysami. Co najmniej, ja wiem, 40% mniej wieś. No bo my generalnie, tak jak słyszymy Pana Burmistrza, to my wszyscy płacimy z kładło, tak? Z kładło, no. Zgadza się? Proszę? No, a są takie nasze miesiące, że ja raz na kwartał. No, to weźcie Państwo to pozostawić. Dziękuję ślicznie. No i oczekuję odpowiedzi. To może już udzielę, bo czuję się w niektórych sprawach wywołany do odpowiedzi. W pierwszej kolejności sprawa dotycząca radnych powiatowych. Wzorem poprzednich kadencji zaproszenia docierają do radnych powiatowych i do Pana Starosty, i do Pana Radnego, do Wicestarosty. Tytuł jest nieważny, ale wiadomo, że chodzi o naszego Pana Radnego, który jest Wicestarostą. I te zaproszenia docierają i rozmawiając z Panem Wicestarostą, on potwierdzał, że wiem, natomiast obowiązków na pewno to stanowisko wymaga, żeby tych obowiązków dopilnować, których on się podjął i widocznie dzisiaj nie mógł uczestniczyć, ale bywał na sesjach, jest zapraszany, także podejrzewam, że będzie okazja gościć Pana Wicestarostę, będzie okazja też gościć Pana Andrzeja Ciupaka, który jest wiceprzewodniczącym Rady
powiatu janowskiego. Także poczekajmy, dzisiaj jest taka wyjątkowa sytuacja, bo rzeczywiście pan dyrektor starosta miał jakieś spotkanie, które mówił, że mu może uniemożliwić, że się spóźni, ale nie ma go do tej pory. Kolejna rzecz. Prawo cały czas ewoluuje. Nie stoi w miejscu i to, co do tej pory było interpelacjami radnych, gości zaproszonych, bo chyba o tym, że o tym mówimy, to już w tej chwili są interpelacje radnych i tylko wnoszone na piśmie. Nie ma czegoś takiego, że jest interpelacja wypowiedziana ustnie, bo to nie jest interpelacja. Ale dobrze, pani to podnosi. To prawo, które dobrze znamy, ono rzeczywiście obejmowało takie sformułowania i to pokrywa się z tym, co wtedy można było wykonać. Każdy miał możliwość zgłoszenia takiej interpelacji ustnej i ona była wiążąca. Teraz nie ma takiej możliwości, jest interpelacja pisemna i tylko taka może być złożona, żeby była rozpatrzona. Ale grob pytań się nasuwa w trakcie. Grob pytań się nasuwa w trakcie i jestem od tego, żeby jeżeli ktoś zgłosi potrzebę zabrania głosu, mogę umożliwić oddać głos osobie, która ma jakieś wątpliwości. Oczywiście radny też może przekazać głos, jeżeli ta sprawa bardzo dotyczy, bardzo nurtuje mieszkańców, sołtysów, gości zaproszonych. Ale tutaj interpelacje tylko pisemne składane przez radę. W odpowiednim punkcie wtedy będą one rozpatrywane i będzie odpowiedź na nie udzielana. Natomiast gospodarka śmieciowa i kwestia tej rozbieżności. Jest ta rozbieżność cenowa, chociaż system w Modliborzycach jest to zbierane w miesiącach letnich częściej. Natomiast tutaj nie ma to jakoś, nie powinno przełożyć się, że produkuje taki gospodarstwo czy osoba. Powinno być, że produkujemy tych śmieci jednakowo, bo przecież każde gospodarstwo jedno czy dwuosobowe, czy trzyosobowe, wiadomo, że oddajemy wszystko, co tylko mamy możliwość, bo takie jest nasze prawo. Zapłacimy i oddamy, ale ja chciałem podnieść tutaj ten argument, że czy osoba w mieście, czy osoba na wsi samo te same odpady generuje. Jest częściej zbierany ten odpad po prostu i dlatego ta opłata jest wyższa, ale też trzeba rozróżnić, że musimy dyscyplinować, dotrzeć do niektórych może naszych sąsiadów, bo z tego, co tutaj na komisjach też było liczone, każdy ma możliwość oddania tak jakby 20 kg miesięcznie. Ta rodzina, która jest czteroosobowa, ona zapłaci w tym momencie, tak jak moja rodzina zapłaci tą składkę i w przeciągu całego roku to też nie możemy sobie pozwolić, że my tych odpadów nie wiadomo ile oddajemy, bo trafi nam się jakiś grubszy materiał typu popiół albo gruz. Powinniśmy troszkę inaczej pomyśleć, bo my jeżeli pół tony wrzucimy tego gruzu po remoncie, to wiemy ile pół tony gruzu kosztuje. Jeżeli przyjdzie na to zapłacić, za to zapłacić na fakturze wystawioną kwotę władzom samorządowym, a jedna osoba, czyli 15,50, to jest w granicach 200 zł rocznie wnosi, ja zaokrąglam, wnosi do budżetu z tytułu opłaty. Jeżeli taka osoba chce jednorazowo czy tam porcjować gruz i wystawiać i wystawi pół tony gruzu, to będzie to 450 z hakiem. To nie ma to pokrycia w tych opłatach, które my wnosimy w dalszym ciągu. Dlatego ten system jest ogólnie sprawiedliwy i niesprawiedliwy. On ma się zbilansować. My nie mamy na nim zarobić, ale nie powinniśmy dokładać. Ale rzeczywiście będzie taka osoba, która wystawi, dobrze posegreguje odpady i wystawi same segregowane. W Modliborzycach na mojej ulicy widzę, że to bardzo dobrze jest robione i nie ma takich, nie ma czegoś takiego jak wystawianie czy biodegradowalny na szeroką skalę, że to chodzi i ma wpływ na tą ogólną naszą, te koszty ponoszone na
na zapłatę firmie, która podjęła się odłożenia tych odpadów. I ciężko właśnie usprawiedliwić tego systemu, ale w tej chwili jest ten system taki. Będziemy na pewno wracać do tej uchwały, bo to jeszcze nie jest koniec. Mają wzrastać odpady za składowanie tych odpadów na punktach. Podejrzewam, że koszty też odłożenia, te firmy, które przystępują do przetargu, one cały czas kalkulują, one ponoszą koszty na paliwo, na pracę pracowników i każda jedna przystąpienie do przetargu, to podejrzewam, że te koszty, nie wiem, chyba że będzie odgórnie jakaś uchwała, ustawa i zostanie to w inny sposób uregulowane, bo w tej chwili podjęliśmy tą uchwałę, która ma zabezpieczyć nam na jakiś czas, że to będzie się finansowało, że nie będziemy musieli dokładać z budżetu, bo te pieniążki, wiadomo, są potrzebne na inne cele. Świetnie. Dziękuję. Pan Piotr. A to może ja proszę odpowiedzieć. Bo ja to z tym pana będę miał akurat nie to, że bezpośrednio, tylko żeby pan zwrócił uwagę dyrektorowi zarządu korporatowych. Proszę państwa, tutaj było pytanie pani radnej, pani Danusi, odnośnie popiołu. Myślę, że ten problem od najbliższego sezonu grzeszczego rozwiążemy, tym bardziej, że została powołana spółdzielnia socjalna, która będzie miała te środki transportu i tutaj ten problem postaram się rozwiązać tak, żeby był to dla mieszkańców dogodny, no i spółdzielnia, żeby z tego też nie ponosiła dużych kosztów. Także to postaramy się rozwiązać. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność za szkołę, budynek szkoły w ulicy, to jest, proszę państwa, to jest problem, bo to było stowarzyszenie. Stowarzyszenie nie miało środków. Myśmy nawet podatek, który przypadał płacenia, składało wnioski, umarzaliśmy, bo tam nie było dochodu. Stan wewnątrz po tej awarii wodnej, który był na piętrze, parę pomieszczeń zalane zostało i po prostu myśmy otrzymali, bo były jeszcze przez gminę ubezpieczone, bo ubezpieczenie było zawarte dużo wcześniej, na określony czas jeszcze to było w okresie ubezpieczenia. Te środki uzyskaliśmy, to mieliśmy rekompensatę za te koszty, któreśmy ponosili. Także tak to wygląda i stowarzyszenie w tej chwili nawet, żeby spróbować o nich wyegzekwować, to nie ma szans. Taka jest prawda. No. Ale bo ja wszystko pomyślcie, kontrolę tam wyrzacie Państwo. Po moim stowarzyszenie, jak to się każdy tam zaobrażę, zachowało się po prostu nieelegancko, dziękuję, w stosunku do gminy, do mieszkańców. No ale ja mówię, rozumiem, bo nie miałem dochodu, także to trudno ten. Jeżeli chodzi o te poprawki, to też sołtysi mogą przez radnego i tutaj myślę, że to jest to do powiązania. Ja mam prośbę, żeby pan radny powiatowy zainterweniował do dyrektora zarządu dróg powiatowych, kiedy zrobi zbiórkę śmieci przy drogach swoich. No bo naprawdę za dwa tygodnie to już tych śmieci nie będzie widać, ale jak wykosi trawę, to znowu się pojawi, tak? A zarządcy dróg robią porządki przy swoich drogach, no i tutaj myślę, że on powinien też robić. My niektóre nawet odcinki robimy przy jego porządki, tak żeby... To taką mam prośbę. Dziękuję bardzo. Było to na ostatniej sesji Rady Powiatu poruszane. Pan dyrektor, owszem, poszły ekipy, ale tłumaczył się tym, że ma w tej chwili mało ludzi, czeka na to dziesiątkę osób, które dostanie z biura pracy i to miało być właśnie po świętach, miał mi czegoś odpowiedź, i ekipy miały ruszyć. Był ten temat również poruszany, jeżeli chodzi o ten nieporządek na naszej gminie, na drogach. Bo rzeczywiście jadąc do Wierzchowic czy w kierunku Wojciechowa, to jest na kartę. Także on wie, ja postaram się jutro z nim porozmawiać i to również tutaj kieruję do pani Sołty na temat tego terminu rzeczywiście, kiedy będzie ten przechod tych przepustów. Myślę, że jutro najpóźniej w poniedziałek pani wójtowi mówię do planu. Co to z panem dyrektorem? Tak samo panu burmistrzowi odpowiem, porozmawiam, żeby konkretnie powiedział, kiedy. No bo zresztą to nie jest pierwszy rok,
pan Rudyn zna pana dyrektora, ja na ile jest skłonny, jak może mi dogadać z nim, ale nie powiem, ostatnie czasy, ostatnie miesiące pokazywały, że jednak jeżeli się spręży, potrafi zrobić i wywiązać się ze trzymania do głowa. Jeżeli chodzi o zaproszenia, wiecie, ja byłem tak nauczony, tak samo prowadziłem tutaj, zapraszałem na sesję. I naprawdę, teraz wam mogę powiedzieć to. Jeżeli widziałem, że zaproszone osoby, czy kierownicy jednostek, czy byli na przez chwilę, albo nie przyszli, to odbierałem to osobiście, że mają mi nie być. Tak byłem nauczony, zresztą to panu przewodniczącemu na początku kadencji mówiłem. Jeżeli cię zapraszają gdziekolwiek, idź. Bo gorzej będzie, jak przestaną cię zapraszać. To wtedy do tego zrobisz. Także wydaje mi się, że tutaj podejrzewam, że nie ma złej woli kolega radnych, bo mamy wyjątkowo w tej kadencji trzech radnych powiatowych w naszej gminie. Żadna gmina poza Janowem nie ma. Także no można by było. Mamy to przełożenie w zarządzie przecież powiatu. Jest wicestarostka, jest w radzie jeszcze przewodniczący. Czyli jest ta siła. Mam nadzieję, że to się przełoży na inwestycje. No ma ruszać już niedługo, już jest w sumie przetarg równiały, by być ogłoszony, czekał dyrektor o wytycznik tam od pana wojewody od uruchomienia, no i ten odcinek tej drogi, czyli ulicy Zamkowej do Polonzane. Już to przeszło, nawet tam po przetargu było w miarę, pod, jak to mówią, po kosztorysie, czyli nie było problemu z realizacją. Będzie też w tym roku, też jeszcze tamten prawnik chodzi, to pan nieraz koniec pasieki, czyli na końcu naszej gminy, ten ciąg, tak zrobić obiadowej. To przymiarka jest tutaj, jeżeli chodzi o drogę Gwizdowa, tam jest silny nacisk i również tutaj byłego pana starosty, pana Grzegorza Pyrzyny, ten odcinek przed Gwizdowem, przy samym Gwizdowie, tam gdzie jest droga w sumie już prawie nie przejezdna, żeby tam coś zrobić w pierwszej kolejności, żeby jeszcze w tym roku coś zrobić. Jak to wyjdzie, no zobaczmy. Jeżeli to. Teraz jeszcze może do tych śmieci, tak się odnoszę tylko chwilowo, bo wydaje mi się, że i wioski mają rację z tego, ale może się nie narażę, nie tylko ja patrzę tak po włosku. Każdy z nas jakoś ilość śmieci określoną wykorzystuje w ciągu miesiąca, prawda? Powiedzmy to 20 kg. Czy to będzie zabrane raz czy dwa w ciągu miesiąca, dalej jest to 20 kg. My nie płacimy za, gmina nie płaci za ilość przyjazdów w sumie samochodów. I druga sprawa, najważniejsza, ustawodawca, czyli to nie gmina, z góry wymyślił, że na terenach miejskich ma być dwa razy w miesiącu. I to jest to, to mówię, niepotrzebnie ludzie dzieci na drugich napuszczają, bo miasto ma tyle razy zawierane. Tak, rzeczywiście, w mieście tak nie śmierdzi, nie? Zwłaszcza jak to w okresie letnim w kontenerze powiedzmy leżą typu pampersy czy coś przed miesiącem, zgadza się. Tylko, że mówię, no też trzeba tak patrzeć, tak po prostu tak, no, nie zwiększamy przez to, że dwa razy jest odbierane, to jest dwa razy więcej śmieci, tak? Ktoś ma ze wsi za to zapłacić. Nie. Śmieci są raczej te same, kilogramy są te same, tylko, że jest to naprawdę lepiej może nawet dwa razy w miesiącu. Ale to z kolei od góry było. Jakby nie było, sądzę, że w Nowogrodzicach też by raz, jeśli w miesiącu. Ja jeszcze mam pytanie nowe, bo ona jeszcze przychodzi. Oj, przepraszam, pana radnego. No, przychodzi, ja takie dziwne pytanie, bo znacie je pani. Jak jest postrzegana gmina Nowy Gorzyce tam na sercu powiatowej? Czy nas lubią krótko? Czy pełnia, czy radni? Ja muszę wiedzieć, jak się postrzegają nas tak rozumiemy po czy tak na poziomie, bo tak, jesteśmy na poziomie do czasu. Postrzegają nam po poprzedniej kadencji, jako się wyróżniać gminę Nowy Gorzyce i Sopot. No bo sam pan wie, że w poprzedniej kadencji najwięcej w sumie te dwie gminy na terenie powiatu zyskały. Tym przez to, że był starostą, był wiadomo, pan Grzegorz, nie? No chciał. Była możliwość, bo była to taką prawda z wójtem Potoka i burmistrzem Nowy Gorzyc. Dawali swoje pieniądze. Dokładali się. I tak te inwestycje były. Tamte gminy traciły.
rzeczywiście tam było mniej. Poza Janowem, no to te dwie gminy zyskiwały. To było tak na początku nie bardzo. Nie chodziło o inwestycje, tak, jeżeli coś inwestycje na te drogi. No ale z kolei, skoro mamy wicestarostę, mamy wiceprzewodniczącego, to chyba gmina jest dobrze postrzegana, prawda? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani, pan radny Grzymała. Proszę Państwa, tutaj pragnę tylko sprawdzić pana starostę, dzwonić właśnie przed sesją, że obowiązki służbowe, posiedzenie zarządu miałem tak jak z nim być i dlatego też przekazuję właśnie w tym imieniu tą informację. A druga sprawa dotycząca śmieci, to znaczy jeśli chodzi o tonaż, to znaczy, że to jest tak, że generalnie, tak jak rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji połączonych, w miesiącu, w danym miesiącu ilość śmieci na terenie miejskim to jest około 20 kg na osobę, tak? A na terenie wiejskim około 11. Tak więc ta różnica jest jednak znaczna. I tutaj wspólnie z radnymi, z Państwem na komisji po prostu tą różnicę zwiększyliśmy. Też była propozycja o zwiększenie, o tą różnicę większą, tak, żeby zaznaczyć. Tak więc ja pytam Pani Sołtys, że taki wniosek był, aczkolwiek no, radni krakowskim targiem po prostu ustaliliśmy wspólnie, że ta różnica będzie taka, jaka jest obecnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Sołtys Iwona Lisowska. Jeszcze może mistrza, czy te nasze pobocze będzie zepchnięte, bo drogę zbadali, ale pobocze zostało. I teraz nie naruszą tego, co nas jeździ, zrobili, załatali te doły. Bo miało być najpierw zepchnięte pobocze i dopiero załatane doły. I jeszcze mam prośbę na przyszłość, żeby nigdy po deszczu zaraz nie jechali łatać dołów. Tak jak to robi powiat, to jest norma, że deszcz w nocy leje, a rano powiat wyjeżdża z poręczami. Tak, w tej chwili zrobiła aktywna reklama, a w środę przyjechali samego rana do łatać. Jeszcze jedno, czy z tą drogą na kopce coś można zrobić, bo tam naprawdę nie ma sensu, bo raz w miesiącu albo co dwa tygodnie zasypywanie tych dołów. To naprawdę jeden koszt, żeby zrobić, bo to było robione, zaczęte było, za tydzień było kończone, a te dołki już były wybite z powrotem. To jest taka. A w sprawie śmieci jeszcze, czy jeśli będą deklaracje składane w urzędzie gminy, czy nie można sprawdzić mieszkańców składając na dwie osoby, mieszka pięć osób, czy tego nie można w żaden sposób sprawdzić, żeby po prostu wszyscy płacili. Nie, jeden płaci za dwie osoby, drugi płaci za pięć. To też jest trochę niesprawiedliwość. Czy coś staramy się to weryfikować z metodami, które są prowadzone. Staramy się, natomiast ale on składa deklarację, że ktoś wyjechał i mówię, jak wróci i zmienia tej deklaracji i to tak wisi. I często jest, jeżeli ktoś tam zgłosi, że tam, no mówię, u sąsiada jest więcej osób, wezwiemy go do ponownie złożenia deklaracji i tam pojawia się, wtedy korektuje już tak, że jak jest. A to piszą fikcyjnie, że wiedzą, że nikt nie sprawdzi i po prostu tak zostaje, bo tak się zdarza, że jest tak. I na przykład ja płacę. Ale proszę Państwa, to powiedzcie i na pewno my nie będziemy ujawniać, kto nam doniósł, natomiast zweryfikujemy. Byśmy się tacy, czy stajmy się społeczeństwem takim obywatelskim, że jeżeli widzimy, że ktoś zaniża, no to ewidentnie i mnie oszukuje w tym momencie. Nie? No bo nie tylko siebie kombinuje, tylko i mnie oszukuje. Powiedzieliście tam, tutaj pani wezwie, dano i mówię, my nie mówimy, kto to robi. Natomiast wzywamy i żeby do złożenia korekty tej deklaracji. I naprawdę w tamtym roku było takich parę przypadków i to zostało zrobione. I nikt, nie, ci co zmieniali nie wiedzieli kto, po prostu, że nasza to będzie, po prostu nikt nie będzie wiedział kto. Oczywiście. Jeszcze tutaj pani obiad drugi, kiedy będzie? Po zimie. Tutaj radni się ustalali gdzieś, myślę, że po 10 maja, tak? Tutaj komisja, która się pytały o dodatkowy termin, natomiast no ja mówię, no jeżeli nie będę mógł, to nie będę mógł, natomiast radni ustalą sobie pojadą, jak będę dysponował czasem, no to też się wywiążę.
Jeżeli chodzi o drogę na Kopce, proszę Państwa, to jest droga na Kopce. Ostatnio był program i myślałem, że nam się da go włożyć, tą drogę, do programu tak zwanego Morawieckiego. Natomiast jego drogi, parametry nie dawały nam szans, żeby otrzymać dofinansowanie i ta droga też nie została zrobiona, włożona do tego programu, gdyż mówię, że spełniała parametrów szerokości jezdy. Jest to tam bodajże jest 3 metrówka chyba, tak, na całej długości. No będziemy na razie materiałem kamiennym poprawiać, natomiast jak będą możliwości inne, to będziemy starali się, żeby gdzieś znaleźć środki zewnętrzne i realizować. Myślę, że tutaj jest ważne, żeby też nam starostwo, czyli urząd starosty pomogło, żeby niektóre drogi uregulować stan prawny, czyli tę tak zwaną komunalizację, bo wtedy przy stanie prawnym mamy większą możliwość pozyskiwania środków. No czekamy też na ten fundusz leśny, bo jeżeli by było to fundusz leśny uruchomiony tych dróg, tak jak było rok temu, no to ta droga wtedy byśmy tam składali, ona by tam spełniała kryteria i moglibyśmy startować z wnioskiem o dofinansowanie. Natomiast, tak jak mówię, na dzień dzisiejszy jest to trudno i tylko na razie remont mogę zapewniać taki doraźny, jak jest. Jeżeli chodzi o te remonty, no to proszę Państwa, no firma remontowa, która robiła, no trudno nam, nawet byśmy nie wiedzieli, że w tym czasie akurat nie robiła remont na Majdanie, dowiedzieliśmy się po południu. Natomiast to połocze postaramy się zrobić, bo to tak schodzi. No musimy równiarkę nająć i niekiedy za mało robotę, trudno jest równiarkę, żeby nam przyszła, zrobiła. Ale myślę, że tutaj pomalu nam się uda to dograć, a jak nie, to mamy zamiar wyposażyć tą spółdzielnię socjalną w takie odpowiednie odmulacze rowów. Tutaj jest takie urządzenie do obsługiwania i myślę, że tutaj wtedy byśmy ten rów taki zrobili i wypróbowany sprzęt i zrobili ram. To też jeszcze co najmniej 2 miesiące potrwa, zanim to nabędziemy. Także tutaj pamiętamy o tym poboczu, bo to było mówione i tak zrobimy. Nie chcę też mówić terminu, bo żeby później nie było fajne, że złożył obietnicę, a nie dotrzymał. Nie, najpierw będą badane, no oczywiście, no to mają być dobre. Dziękuję bardzo. W kolejności zgłaszania chęci zabrania głosu pan radny Kuciak. Chciałbym zapytać pana burmistrza, jak się sytuacja przedstawia z chodnikiem w Kojeszynie. W tamtym roku zostały zabite palinki. No i swoją do tej pory. Co tam się dzieje w tym momencie? Czy jest jakiś projekt miał być objawny? Dziękuję. Dzięki. Może jeszcze panie burmistrzu, bo jeszcze... No to jak jest, to jeszcze może. Kolejne głosy pan sołtys Jan Pikula. Panie Przewodniczący, Grzegorz Rady, Panie Burmistrzu. Ja mam problem z tymi bobrami. Tu się makabra robi na przecinach. Rozlewiska się porobiły. Porobiły rozlewiska, pozaczytane, że te rowy. Takie dziwne, że tam trzeba poparcie nająć. Druga sprawa. Pierwsza z tym, co ma stały w tej Szynie, Mirek i ten Krzysiek, oni poprawiają problem 2 razy w roku. Nikt za to nie odpowiada. Ale się nachował tego paskustwa i to tylko na to chodzi. Druga sprawa, panie burmistrzu, to nie jest takie bardzo śmieszne, ale ta szosa, to jest przez mosty, co idzie, tam mieszkają bobry, po szosą. I 2 lata temu tam było tak, że chłopi jechały ze zbożem, woziły zboże i się mało się nie wpływał, mało nie wpadł tam do tego stawu, do tej rzeki. I proszę pana, tam jest naprawdę, naprawdę problem. I ja bym prosił, tak jak samo jak kiedyś myślimy się w tym leżeć, zaprosić takiego człowieka, bo ja nie wiem, kto to jest. I czy to trzeba oni to logiczne, jak oni się nazywają, żeby taki pan przyjechał na sesję, bo to wie pan, to by się namnożyło bardzo dużo. I to takie szkody oni robią, jak ten pierwszy raz, to naprawdę, bo w tamtym roku staw przekopały 2 razy. I o teraz kopał tak, jeżeli kopał dobrze, pani radna Piotrowska, ma to za co dało, to wszystko widzi.
I proszę pana, on kopie co roku, dwa razy w roku kopie te groby, ładuje i to rozpina się. I to każdy sobie to wkłada, puszcza, no bo tak, na bezdomne psy jest kara, a na to nie ma kary. Dziki, druga sprawa jeszcze. Dziki ryją trawy, niszczą pola. I to tak, też nikt za to nie odpowiada, no bo to jest bezpańskie, jak kota wysterylizować. Nie wysterylizują te dziki, niech się to nie tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Piotrowska. Bo tak przy okazji została przywołana. Tak, panie burmistrzu, jeśli by się dało ewentualnie jakiegoś fachowca, to zdajemy sobie sprawę, że są to zwierzęta pod ochroną, prawda? Ale no, czy nie uszkody? Czy ewentualnie tutaj można by było coś w tej kwestii zrobić? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś zapytania, wnioski w tym punkcie od radnych i gości zaproszonych? Jeżeli nie ma, to podsumowując cały pomysł pana burmistrza. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie od remizy do szkoły, w tej chwili jest wydawana decyzja czyli pozwolenie na budowę i są informowani mieszkańcy i myślę, że na 1 września, tak myślę, ale nie będę wystawał tutaj na 100%, że ten chodnik do tej szkoły zostanie wybudowany, no bo jak będzie decyzja pozwolenia na budowę, wtedy będzie można ogłaszać przetarg na wykonawstwo tego odcinka, to jest 500 metrów bodajże chodnika, jest to realizacja robienia. Natomiast jeżeli chodzi żeby o drugi chodnik, no czekamy też na decyzję Urzędu Marszałkowskiego tutaj przy drodze podatowej, mam na myśli w Sojuszynie drugim, wojewódzkiej, gdyż jeszcze nie jest podjęta decyzja, jakie środki w tym roku będą przeznaczone właśnie na wspólne zadania i które zadania weszły. Jest, jak mówiłem na zebraniu, jest na liście skierowanych czy skierowanych do dofinansowania, natomiast jaka będzie ostateczna decyzja, trudno mi w tym momencie powiedzieć. Jeżeli chodzi o, no bo my musimy tutaj do Rdosiu zwrócić się z pismem i przedstawić problem, który istnieje i jak oni to widzą rozwiązać, no bo oni są odpowiedzialności. Nam żadnych działań podjąć nie wolno, no bo są pod ochroną i to jest taka sytuacja, że trudno jest. Natomiast no, odnośnie dzików, to się zgłasza do koła łowieckiego i oni szacują szkody, bo było to troszeczkę swój moment, że to gmina była, ale to wróciło z powrotem do kół łowieckich i owczy ocenia, szacuje i to jest poza gminą. Ale był czas na odstrzał dzików i to taki, jak to miało zmasowane, nie wiem, czy nie. Te koła u nas nie działały, czy nie? Czy dziki się pochowały w tym czasie i nie było ich widać, a teraz powrotem się ujawniły. Ale też mogły wtedy to populację zmniejszyć i to na pewno by było dużo mniej. Dziękuję bardzo. Myślę, że te pytania, wolne wnioski, pozwolę się zamyka. Jeszcze chciałbym wrócić do tematu odpadu, bo temat podejmujemy go z mocą obowiązującą tą uchwałę, podejmujemy, że ona będzie obowiązywać od 1 lipca. Wiadomo, że do 1 lipca cały czas jeszcze na podstawie obecnych deklaracji będą te środki z opłaty za odpady wpływały do Urzędu Miejskiego i dopiero od następnego półrocza będą podnoszone te stawki, które w tym momencie zostały uchwalone. I teraz bardzo proszę zwrócić na to uwagę, to co było mówione, na deklaracje, bo tych osób rzeczywiście jest dużo poza systemem naszym. Też na to, kto co wystawia, bo tak jak liczymy, to rzeczywiście mamy możliwość prawie tonę tego wystawić, ale wszystko to, co nie wystawimy, to będzie miało odzwierciedlenie w tej opłacie i prawdopodobnie podnosimy w tej chwili i temat cały czas będzie wiązał się ze sfinansowaniem tych wydatków i tych kosztów,
ale może dojdzie do takiej sytuacji, że nie wiem, może w wyniku tych deklaracji, że one będą bardziej odzwierciedlały to rzeczywistość, że nie ma aż takiej rozbieżności między to i to. Może zadbamy też o to, żeby jednak tego wszystkiego, co nam się na słonie nie wystawiać, bo nie ukrywajmy, żyjąc się w tej chwili stosunkowo luksusowo nam i mamy tą wygodę, że możemy wszystko wystawić, ale to co potrafimy gdzieś tam zagospodarować albo wezwać zakład gospodarki komunalnej, jeżeli jest większa ilość i oni mają na to jakieś przeznaczenie, które będzie zgodne z prawem, a będzie mogło obniżyć tą ilość odpadów, które oczywiście firma ustalowaniem ręki od nas zabierze i wystaje fakturę, to jeżeli o to wszystko zadbamy, to mam nadzieję, że podwyżek takich jak ta nie będzie, że te kwoty jeszcze cały czas w tej chwili są, ale w tym momencie też chciałbym podziękować wszystkim za uwagę. Dziękuję panu radnemu powiatu, że jest z nami. Miejmy nadzieję, że będzie powiat reprezentowany bardziej syto, ale dziękujemy za przybycie, za ten głos w dyskusji. Dziękuję za uwagę gościom zaproszonym, dziękuję radnym, panu burmistrzowi i zamykam obrady 7. sesji z bieżącej 8. kadencji samorządu Młodzieży. Dziękuję bardzo.